No dobra. Proszę Państwa, jedziemy po specjalnego gościa, Marcina Lewandowskiego. Aż dziwne, że w sumie jeszcze z nim nie rozmawiałem, no ale wreszcie największa pora. Zasuwamy dzisiaj zacnym samochodem BMW 7 od oczywiście firmy cylindersi.pl. I teraz zobaczcie, skąd ja w ogóle odbieram Marcina. To jest dobre. Marcin jest na przystanku. Jaka furka. A? Dzień dobry. Cześć. Dostałem zaproszenie na kawę, to pączki przyniosłem. Dziękuję. Cześć. Słuchaj, kawka oczywiście jest. Super. Natomiast niestety... Ciebie. Tak, ale 20 ustawiłem, ale pozwoli, wiesz co, chyba trochę pogadamy. No. No, a pączki, no niestety nie dla mnie, jak niektórzy mówią, sam jestem pączkiem, ale słuchaj, teraz zabrałem się i robię w ogóle całą akcję mojego chudnięcia. I tak, robię z tego program komercyjny, bo sobie pomyślałem też po części, że wiesz co, jak już będę musiał się tak wszystkim, jak to się mówi, popularnie przypucować, to potem będzie wstyd, żeby tego nie dowieść, więc rozumiem, czyli zrobiłem taka motywacja sobie dodatkowa. Komonto wrzuciłem sobie. Tak się mówi, chyba tak. No. Bardzo dobrze, podobno to świetnie właśnie się sprawdza, czyli jak najszerszej grupie trzeba zadeklarować, że się, wiesz, wprowadza jakieś zmiany, bo później to cię dodatkowo motywuje. O, nie wiesz, nie zawiodę tej osoby, nie zawiodę tamtej, o Boże, ten zny też o tym wie, więc wiesz, jakby jest to jakiś tam psychologiczny, umotywowany tak naprawdę, wiesz, element, więc... No tak sobie zrobiłem. Intuicyjnie potrzebujesz. Słuchaj, także tutaj wspomnę... Czyli co? No pączek? Pączki dla ciebie, dla mnie nie, dla ciebie kawka, ewentualnie jeszcze też masz od Brokuła tam napój bardzo dobry, bo współpracę zacząłem z dietą Brokuła, żeby być na tych tak zwanych tych pudełkach, żeby po prostu no, trzymać sobie kalorie, no nie? No to odpowiedz, słuchaj. Jaki w ogóle masz limit? Wiesz co, wyliczyli mi, bo zrobiliśmy jutro, wchodzi w kanale, znaczy jutro, pewnie jak to będzie publikowane, to będzie chwilę później, no. Ale wchodzi odcinek zero na kanale sportowym, gdzie idę najpierw do dietetyk klinicznej Moniki Saniewskiej, a potem idę do kardiologa Roberta Pietruszyńskiego i no i co, wyszło, że 2,400-2,500 powinienem mieć, tak, że to jest tyle co potrzebuje mój organizm, natomiast ja czasami sobie nawet robię trochę mniej, bo jeszcze tą dietę też dopracowujemy w takim sensie, żeby też ona miała właśnie na przykład niski indeks glikemiczny i tak dalej, więc parę na początku moich słodszych potraw rozdałem kolegom, więc nawet poleciało mi teraz parę kilo, ale no wiesz, to na początku to wiesz, że to jest proste, a potem to już tak nie jest łatwo, no nie? No to kibicuję. Słuchaj, dziękuję bardzo, bo powiem ci, że to jest dla mnie cholernie ważna rzecz i mam takie poczucie, że nie wiem, może to się gada ostatni moment, no ale to jest ten wiek, że no trzeba zrobić ze sobą porządek, żeby potem... nie płakać. No tak, no nie, no trzeba do tego zdecydowanie podejść, wiesz. No, poważnie. Tak, no ale wiesz co, już 5 lat, że tak powiem, zrobiłem porządek ze sobą, jeśli chodzi o używki i taki styl życia rock'n'rollowy, a teraz jedzenie i jeszcze jakieś małe detale. Muszę polipy z nosa wyciąć. Patrz, nowa odmiana. No, winiego. Wiesz co, tak, ale jak to się mówi przy nowych smartfonach, nie rewolucja, ale ewolucja. Tak także jest. A muzycznie jak? A super, kurde, super. Zmiana, no. Będziesz teraz country grał. Nie, grałem
hardkorowy hip-hop i wydajemy płytę. Ale mówię, jak już zmiany na różnych polach, no to wiesz, teraz nie wiem, albo ballady jakieś, jak się nazywa, szanty. Ja miewam czasami takie ballady, że tak powiem, między rapem a podśpiewywaniem. Mówmy się, że śpiewać za bardzo nie potrafię, chociaż jakbym brał lekcję, mam poczucie, żebym się nauczył. Ale no to nie jest tak po prostu hop siup, no nie? Dobra, przechodzimy do ciebie, bo za dużo o mnie. Słuchaj, Epic, Gala, 24, Gliwice, a prawie, że niemal równa data. Kiedy to było? 27? Był 27 luty, no. No, 20 lat. Właściwie będziecie mieli 20 lat bez ilu? 3 dni. Tak. No właściwie już teraz to 20-lecie wie, świętujemy od tej pierwszej gali, która odbyła się na Torwarze w Warszawie. Już tak stwierdziliśmy, że już będziemy akcentować to, że jesteśmy po prostu 20 lat na rynku. Ale rzeczywiście 27 luty 2020, 2004 roku jest to data pierwszej gali KSW. Słuchaj, jeszcze w wariackim miejscu, naprawdę ja to nazywam ten okres jako, no, to był dziki zachód, serio, bo po pierwsze, wiesz, no MMA wtedy nie funkcjonowało w jakiejś tam, wiesz, szerszej przestrzeni, nie było kogo nawet podpatrzeć, podpytać, jak się to robi, z czym, jak i tak dalej. Były gale bokserskie, MMA wówczas się, wiesz, gdzieś tam kojarzyło, no nie najlepiej, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, czyli raczej, wiesz, z gangsterami, walkami psów, walkami bez reguł i tak dalej. No i się, wiesz, podjęliśmy takiego zadania. Ja byłem w tym czasie szefem do spraw promocji hotelu Marriott i gdzieś szukałem jakby nowych sportów, nowych dyscyplin, które można po prostu zaszczepić gdzieś tam w umysłach Polaków. Jak widać, po 20 latach mogę powiedzieć mission completed. No. Właśnie mówi się mission completed czy mission complete? Niby się powinno, ale kurde, gdzieś był ten, słuchaj, no miał przeokrutny tekst Lil Wayne, no. Już nie wiem, czy minęły 3 minuty, żeby, ale po angielsku to inaczej ten, inaczej traktują, leciał fuck bitches, get money, mission complete. Okay. I co, zwrócili mu uwagę, nie, że ten, tylko po prostu, że... Nie, mi mogą zwrócić uwagę, że wiesz, przeklinam, a tu jest taka zasada, że podobno w YouTubie, że się przez pierwsze tam parę minut nie przeklina, żeby cię algorytm nie wrzucił, nie było ci... tu... tak. Albo nie zmniejszył, tak? No. Tak, nie zmniejszył zarobek. Boże, no, ale słuchaj, nieważne jak się mówi. No tak, no, dowieźliście to jak cholera. No to w ogóle... Tacy... Czujesz się prekursorem? No właśnie głupie pytanie, no chyba... Czujesz się do cholery jasnej, co? Ja wiem, czy jakieś mam takie specjalne poczucie, na pewno wiesz, jak o tym się mówi i o tym myślę, no to tak to należałoby nazwać, jakby wiesz, ludźmi, jesteśmy osobami, które gdzieś prowadzały tą dyscyplinę na szerokie wody. No tak, chyba prekursor, chyba pionier mi się bardziej podoba. No. Tak, jako taka, wiesz, osoby, które po prostu gdzieś tam no, zaczynają coś po raz pierwszy i wcześniej nikt no, nie zajmował się tym. Natomiast wiesz, to nie jest jakaś rzecz, która mnie tam specjalnie jakoś kręci, nie? Pewnie, no, ale no nie powiedz, że nie buduje w ogóle. W księgach na pewno zostanie to odnotowane, ale nie, no nie ma to, czy buduje. No kurde, no słuchaj, no przecież jest z czym się pochwalić. No tak, ale to jest taka, wiesz, to nie, no czy bo wiesz, bo pytamy o takim, rozumiem, że pytasz o takie wewnętrzne poczucie, wiesz, nie wiem, jak to nazwać, jakiejś pewności siebie, czy ten, no to... No na przykład. No to nie mam jakby to, że to mnie buduje, jakby to jest jednym z jakichś tam składowych. Serio, okay. Nie mówię tutaj, żeby tam, wiesz... Myślę, że dużo większe rzeczy, znaczy inne rzeczy mnie budowały, albo budują jako tak, wiesz, to osobę, no to... Zdecydowanie, wiesz, no gale, które postawiliśmy, to, że właśnie przez to taka świadomość, że przez 20 lat, no jednak po 20 latach są spółki, firmy, które upadają, zmieniają swoją tożsamość i tak dalej, a my po tych 20 latach jesteśmy w stanie nadal, no akurat ten rok jest wyjątkowy, bo będziemy mieli 13 gal, więc będzie wyjątkowo płodnym rokiem dla nas i wiesz, przy takiej częstotliwości gal nadal jednak potrafimy tych naszych fanów i nowych fanów po prostu no jakoś tam kręcić, interesować. Sprzedajemy hale, mamy świetne zestawienie, coraz to nowe pomysły na różne inne formaty i tak dalej, więc jakby wydaje mi się, że to jest taka, to mnie chyba bardziej buduje to, że wiesz, tak jak sportowcy mają tą taką swoją dyscyplinę, to ja jako promotor też mam jakąś tam swoją
swoją dyscyplinę, taki, nie wiem, jak to nazwać, no, dyscyplinę pracy. Właściwie oni też jakby, no to jest ich praca. I myślę, że to jest bardziej, wiesz, satysfakcjonujące niż to, że tam 20 lat temu ktoś tam czy w Wikipedii napiszą o tym, że wiesz, że zacząłeś to po raz pierwszy. Mówię, no jest to jakiś taki koloryt na pewno, wiesz, no bo to można było zrobić tylko pierwszy raz w tym kraju i to fajnie, że akurat no, też moje nazwisko w tym się znajduje. Natomiast to, co mówię, mnie tak wewnętrznie taki kręgosłup buduje, no to bardziej wiesz, ta dyscyplina i ta konsekwencja, no, w tym, co robimy. No. Bo ja tu widzę taką analogię, która gdzieś tak powiem, że mam takie... Czasami miewałem poczucie satysfakcji, chociaż wiesz, nie mogę powiedzieć, żebym miał takie dokonania na koncie. Natomiast ja sobie przygotowując też oglądałem różne rozmowy, gdzieś słuchałem i też wiesz co, no, z Maćkiem o tym rozmawiałem nieraz. Się może zdarzyć na wszystkim, również na... również jak, nie wiem, kamery zewnętrzne zamontujesz, to też to się zdarza. Ludzie mają, wiesz, profesjonalne aparaty i też im się coś rozłączy, ale ja cały czas dlatego spoglądam i mam jeszcze tutaj ten lusterko też, żeby widzieć. Więc myślę, że dosłownie chwilkę straciliśmy. Opowiadałeś o tym, jak ludzie zewnętrzni nie wierzyli w to, w sukces MMA, ale jednak bliscy wierzyli. A ty byłeś w wyjątkowej sytuacji, kiedy twoja żona była w ciąży. Tak, zdecydowanie tak. W sensie, no, wiesz, jakby no, ludzie, którzy wiesz, mi najbliżej byli mi najbliżsi do tej pory są, no bo mówimy tutaj o tej rodzinie, bo już bracia, mama, ojciec i żona, no to wiesz, jakby widzieli, jak to mnie kręci. I wiesz, i to fajnie, że po prostu od tej najbliższej nawet rodziny masz takie wsparcie. Wiesz, dużo osób też po prostu nie rozumiało, nie wiedziało w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. I też nie zdawało sobie sprawy, nie zadawało takich pytań. Ale naprawdę, no tak jak wiesz, no, w tym świecie sportu wtedy już funkcjonowałem dość mocno i wszyscy raczej kręcili nosem, patrzyli na to z przymrużeniem oka. To rodzące się dziecko, czy tam lada chwila, więc to też był taki moment, ale pamiętam tą sytuację, kiedy rozmawiałem z Iwoną, moją małżonką, i pytałem, czy to jest dobry moment, bo człowiek ma też takie, wiesz, wątpliwości. No mówię, no ten Mario gwarantował ci taką karierę międzynarodową, a ty idziesz na nieznane, dziecko ci się rodzi w ogóle i na zasadzie musisz sam na siebie zarobić i jeszcze nad swoją rodzinę i właśnie jeszcze nowego członka rodziny, który zamierza się pojawić na tym świecie. Więc ja szczerze to uważam, że ta decyzja to była chyba moją najodważniejszą decyzją w ogóle, jaką w życiu podjąłem. A, czyli przejście po prostu z takiej stabilności, pewności. Naprawdę, ja tam miałem gwarantowaną karierę międzynarodową, byłem, no, nieskromnie powiem, dobrym pracownikiem i wiedziałem, bo się zawsze jakieś plany tam, wiesz, w takich korporacjach tworzę na kilka lat do przodu, a ja powiedziałem, nara, idę. Więc... Słuchaj, a czy ty pamiętasz dokładny moment, takiego, że nie wiem, gdzieś stałeś w danym miejscu, albo nie wiem, to był jakiś dzień czy okres, że to był ten moment, kiedy powiedziałeś, kliknęło. Jednak decyzja jest ta, że zwalniam się i stawiam na swój biznes. Był taki dokładny klik? Słuchaj, był taki dokładny klik, już tylko nie powiem tobie dokładnie, przy której to było gali, ale podczas... No ale to jeden z tych pierwszych, bo ja tam to był 2006, jak zrezygnowałem z Mariota, czyli po 2 latach, jak gdzieś już kręciłem z Maćkiem KSW. Nie wiem, czy nie była jakaś czwórka? No nie wiem, ale jedna z tych pierwszych gal, gdzie naprawdę podczas tej gali poczułem, że chcę zostać, no, czymś, co do tej pory właściwie jest nieoficjalną nazwą, jakimś takim promotorem MMA. Zająć się tą dyscypliną taką na fulla. Ale później to jest tak, że no, to był taki może przełomowy moment, gdzieś tam w głowie rzeczywiście zapadła jakaś taka zapadka, albo wiesz, w ogóle otworzyła się taka opcja, dobra, chcę to robić. No ale później była jednak weryfikacja tego, w tym sensie bardziej taka rozkminka, nie? Czy to rzeczywiście jest słuszna decyzja, czy sobie jestem w stanie poradzić, no rozumiesz, no weryfikujesz po prostu różne okoliczności nagle, no takiej poważnej życiowej decyzji, no więc to, ale pamiętam właśnie,
to musiało być w Championsie, bo to było w Championsie, więc to musiała być no pierwsza z czterech gal, bo już piąta byliśmy poza hotelem Marriott, chociaż nadal, znaczy czy poza Championsem, ale chociaż nadal w hotelu Marriott, a szósta to już była pierwsza gala na Torwarze, więc to i później wiesz, no było tyle korzystnie, że tak powiem, że może nie każda, ale co któraś gala wnosiła coś nowego. A to kontrakt z jakimś sponsorem, a to kontrakt powiedzmy jakiś rozszerzony z jakimś telewizją, z medium i tak dalej, a to nowi zawodnicy, a to możliwości jakiejś bardziej zagranicznej ekspansji, więc to wszystko na pewno napędzało. Ja ci powiem, że w ogóle te 20 lat, jak tak patrzę wstecz, to mam wrażenie, że pewnie dużo osób, nie, że mają po prostu, wiesz, o, dojechaliśmy, no to tak. Jest tak zwany dead end. Dobra, robimy zawrotkę. Wiesz co, ja tak sobie patrzę na przykład... Nie, to się coś... Cholera wie. Parę razy mi się zdarzyło, że przez pomyłkę tu zajechałem. Ale dobre fury jadą, więc znaczy nie, wiesz. No tak. Też można spokojnie. To raczej bogaci ludzie. Chociaż nie zawsze. A wiesz co? Kurde, no. Ja mam takie poczucie, że dwie dekady to jest już taka w ogóle totalnie mocna sytuacja. Na przykład, jak mówimy też o karierach muzycznych, zrobić dekadę to jest grubo, ale jak dany zespół czy jeden artysta utrzymuje się już dwie, to ja mam takie poczucie, no kurde, to już nigdy nie możemy powiedzieć, że to był ktoś z sezonu. Tak, bo, przypadek, chwilowa moda, tak, chwilowy nurt. Gdzieś tam nawet dekadę da się pojechać na, nie wiem, jednym czy czterech hitach, ale kurczę, dwóch już moim zdaniem tak się nie da zrobić, także no, bardzo dobrze. Wiesz co, ja bym chciał dzisiaj zaliczyć takie wasze breakpointy, takie zmiany i mi się wydaje, że pierwszym to w ogóle musiała być znajomość z Maćkiem też, bo jednak to razem zrobiliście. Ja nie pamiętam, czy się Maćka kiedyś o to pytałem. Jak wyście się w ogóle poznali i kiedy doszliście do wniosku, że wy obydwoje lubicie sztuki walki i z tego co pamiętam też interesowaliście się mocno japońską galą. Tak, Pride. Zresztą mam do tej pory kontakt z tym człowiekiem. Nawet ostatnio miałem okazję z nim zrobić kola. Mówimy tutaj o Mr. Sakikabara. Sakikabara. Tak, to jest szef już nie funkcjonującej, legendarnej gali Pride Fighting Championship i to była w ogóle japońska, wiesz, federacja, później po różnych problemach wykupiona przez UFC, no ale to ci, co goście robili, to był sztos, wiesz, lata tam, koniec 90., 2000 właśnie tutaj przełom, no to po prostu produkcja, jakość w ogóle walk, ci zawodnicy, to wszystko to było po prostu jakieś nieosiągalne marzenie, wiesz, no dwóch młodych chłopaków, którzy patrzyli na to naprawdę z pewnym uwielbieniem, mogę powiedzieć. A poznaliśmy się tak, że no ja będąc tym szefem do spraw promocji w ogóle, wiesz, w Mariocie, w pewnym momencie podszedł do mnie generalny, tam miałem rozmowę i powiedział, że wszystko, co będzie dotyczyło sportu, on powierzył mi, chciał, żebym się zajmował, czyli ściągał więcej sportowców, jakichś konferencji, organizował eventy w hotelu i tak dalej, no i ponieważ było super miejsce do tego stworzone, ten Champions, który był restauracją sportową i rzeczywiście to był taki, słuchaj, nie ma już chyba takiego miejsca, przynajmniej mówię na tej mapie sportowej w Polsce, wtedy, no ale to pewnie wynikało z tego, że w ogóle było dużo mniej miejsc jakichkolwiek w Polsce, no ale ten Champions był na tyle charakterystyczny i unikalny, że nie było ważnego wydarzenia sportowego, gdzie coś by się nie działo w ramach tego Championsa. A tu przyjeżdżali goście. Jak ktoś mieszkał, znany z Polski, ze świata, mieszkał w tym Mariocie, no to od razu go zawczasu i robiłem czy tam program, czy jakąś konferencję, czy robiłem jakieś spotkanie z mediami i tak dalej. Więc się na tej kanwie jakby tej sportowej gdzieś tam, wiesz, jakby mnie to fascynowało. I słuchaj, moja koleżanka z liceum nas poznała, mnie i Maćka, powiedziała, że jesteście ziomkami i zajmujecie się sportem, no to tak was właśnie przedstawiam i poznaję. No i tam zaczęliśmy gadać, on mówi, że robi jakieś tam targi, czy nie chciałbym coś uczestniczyć, ja powiedziałem, okej, okay, dobra, zrobiliśmy te targi, nie wiem, chyba na 7 miesięcy, czy nawet dłużej się nam kontakt urwał. Nie mieliśmy żadnej, wiesz, jakiejś tam przelotki i później on przyszedł do Championsa na landzie, podszedłem, powiedziałem, słuchaj,
chodź się spotkamy, bo jakieś tam mam pomysły, pogadamy i no i tak się zaczęło od jakiejś takiej rozmowy. Okazało się, że wiesz, Maciek tam ćwiczył karate, ja od dzieciaka kung fu robiłem, później przeszedłem na właśnie na kickboxing, boks jeszcze tutaj już jak w Warszawie byłem z nieżyjącym Andrzejem Gmitrukiem. No i wiesz, i tak gdzieś te sporty walki nas cały czas fascynowały. To Pride było właśnie tym takim wow, znasz w ogóle, o. Więc byliśmy, rozumiesz, podkręceni. No były tam punkty styku wspólne, wiesz, no ja miałem za sobą pięciogwiazdkowy hotel, kontakty do mediów, do sportowców, miejsce właśnie, tą pierwszą arenę KSW, chociaż to brzmi tak dumnie i poważnie, arenę. A czemu nie, wiesz, słuchaj? Ale, no tak, ale wiesz, no bo to była normalna restauracja, którą ja spieprzyłem, stary, ja tam postawiłem ring, wywaliłem sufit, rozumiesz? Ja się też naprawdę zastanawiam. Co to znaczy, jaki... wywaliłem sufit? No musiałem przemontować w ogóle sufit, żeby wiesz, bo jak w no wyobraź, takie panele są, tak, co tak, piszą. Tak, co ty zdejmowaliście, no te panele? Musieliśmy to ściągnąć i tak, no bo po prostu wiesz, nagle miałeś, wiesz, stoliki normalnie, gdzie ludzie siedzieli i jedli w ogóle sobie hamburgery, a ty nagle stawiasz ring, który jest tam o już wyższy niż te stoliki. Okej, okay, to co, niby głowami zaznaczali? Głowami, a dwa jeszcze światła, wiesz, przecież trzeba postawić. No to te światła, jakaś konstrukcja. Więc w ogóle na stałe zdemontowałem w ogóle tam pół tego Mariota tam w tym czempionsie, więc tam naprawdę były jaja. Pewne rzeczy robiłem na nielegalu, mówię szczerze, bez żadnych jakichś tam pozwoleń. Dawaj, co? Już się przedawniło. Tak, już się przedawniło, już GM nie jestem GM-em, już nie jest. Po 20 latach już mnie nie skażą za nie. Nie, no demontowałem pewne rzeczy, wiesz, bez uzgodnienia z szefostwem, wiesz, wbrew jakimś tam nakazom i zakazom w ogóle, wiesz, działowi, te działu technicznego, dział techniczny mówi nie można, brałem innych chłopów, można było, wbijaliśmy jak w KSW 5, pamiętam, robiliśmy, mieliśmy na takim, to mój już był, to się tam też była restauracja, wok i słuchaj, zrobiliśmy taki dach, no się nieszczęśliwie złożyło, że prognozy pogody pokazywały, że będzie jakaś straszna wichura, no więc jakby wiesz, my musieliśmy wzmocnić ten dach, no ale jesteś na zewnątrz, więc w ogóle wmontowaliśmy kotwicę, wiesz, na pełnym nielegalu, bo tam potrzebujesz pozwolenia do tego ze strony miasta, dzień przed, w piątek wieczorem załatw pozwolenie, no nie ma opcji, więc po prostu na tak naprawdę, no moją, naszą odpowiedzialność, kurna, wbijaliśmy się, wiesz, w płyty chodnika, żeby po prostu dach nam nie wywalił, wiesz, żeby wiatr nam nie wyciągnął, więc tam no duży. Ale poczekaj, żebym dobrze zrozumiał, bo w takim razie ta restauracja była na tak wysokim piętrze. Nie, ona była po prostu otwarta, ona była na takim, wiesz, nie była dobra. Dachu, było takie duże patio i my stwierdziliśmy, że zrobimy tam galę, bo już po prostu ten Champions był za mały. W Championsie ja już nawet... A ten sam dach, który demontowaliście, to był w którym miejscu? Bo... A ten dach my po prostu, wiesz, jakby zbudowaliśmy go powyżej tego, żeby ludziom po prostu na łeb nie padało i też, okay, żeby zawodnicy w deszczu nie walczyli. Rozumiem. Więc wiesz, musieliśmy po prostu zbudować, ja już nie pamiętam kto, ale nie pamiętam skąd w ogóle, no ale to wiesz, tak jakbyśmy, nie wiem, jakąś mega wielką plandekę załatwili. Już nie wiem właśnie, czy nie ten kolega, który by the way zresztą się końmi zajmował, niejaki Kuba. I aha, chyba on nam to ogarniał, ale już nie pamiętam w ogóle, wiesz, bo to już naprawdę takie stare dzieje, że to już się zacierają pewne fakty. No i wiesz, musieliśmy, no i wiesz, perspektywa deszczu, mówimy, no nie, no musimy wyjść, bo akurat było już w miarę tam ciepło, więc nie kwestia temperatury, co właśnie tego deszczu. Oraz organizacja dachu, jak go zamontować, jak go zakotwiczyć, jak go w ogóle, wiesz, przymocować na stałe, żeby po prostu to gdzieś, wiesz, funkcjonowało i żeby nam nie wywaliło tego do góry nogami. No, więc takie, no tego mówię, dziki zachód, bo tam tyle rzeczy się robiło, w ogóle, wiesz, też naprawdę mieliśmy też dużo farta. Tak jak myślę, wiesz, o tym, oczywiście, że to MMA, o którym teraz myślimy, czy w ogóle, jak sobie, wiesz, wyobrażasz tą dyscyplinę, no to w ogóle to jest kompletnie inny poziom niż to, co było 20 lat temu. Mówię pod każdym względem, nie wiem, technicznym zawodników, medycznym, katmeńskim i tak dalej, wiesz, my się uczyliśmy tego wszystkiego tak naprawdę na żywym organizmie, a jak wiesz, jak się uczysz na takim żywym organizmie, no to można sobie zrobić małe kuku. Przepraszam, nam jakieś takie poważne wtopy udawało się jakoś tam, wiesz, bo było dużo takich różnych, wiesz, jakichś potknięć i na nich się uczyliśmy, ale nie było jakiejś takiej, no nie wiem, jakiejś takiej, wiesz, tragicznej, którą by po prostu zawinęło nas
z rynku, nie? A właśnie o to chciałem się zapytać, a było na przykład blisko czegoś takiego, że mieliście raz taki gdzieś na przykład duży problem, że sobie pomyślcie, o cholera jasna, kurde, tutaj jeżeli czegoś nie dowieziemy albo trochę nie będzie nam sprzyjało szczęście, to może być problem? Słuchaj, no mieliśmy taką sytuację jeszcze z naszym starym partnerem, że nie mogliśmy się porozumieć telewizyjnym bardzo mocno i nie wiadomo było, czy w ogóle to, wiesz, dojdzie do skutku, a mieliśmy już właściwie, wiesz, całą galę spiętą, właściwie to w Fight Weeku się dogadywaliśmy, czyli Fight Week, czyli to jest ten, wiesz, tydzień przed samą walką, przed samą galą. Mieliśmy no poważną rozkminkę, czy uda nam się dogadać z naszym strategicznym na tamte czasy partnerem. I to była taka, no ale to była taka biznesowa No ale no, rzecz. Dalej to biznes. Tak, to, no i to mogło nas przewieźć bardzo mocno. Wydaje mi się, że wiesz, dużo ryzykowaliśmy wchodząc i byliśmy no tak też tutaj takimi pionierami, jeżeli chodzi o ten rynek pay-per-view. Zmieniliśmy całkowicie naszą, wiesz, strategię, która opierała się na jakiejś standardowej sprzedaży licencji telewizyjnej. Stwierdziliśmy, że przechodzimy na to pay-per-view. A kto na to też wpadł? Mogło. To zostaliśmy akurat, wiesz, zainteresowani tym tematem, no, jednych tam z takich ważnych gości w Polsacie. I on nas na to namawiał. I my na początku, nie stary, my w ogóle wiemy co teraz, wiemy jak, wiemy ile zarobimy, wiemy jakie są koszty, a to było, wiesz, duży worek po prostu kosztów i jakaś turbo niepewność, jeżeli chodzi o przychody i nagle masz coś zainwestować, coś co ludzie w ogóle nie wiedzą, czym na tamte czasy jest to pay-per-view, trzeba im tłumaczyć, że to trzeba oddzielnie płacić i tak dalej. Więc to też było bardzo ryzykowne. No, ale takie właśnie rzeczy są najlepsze i to trzeba rozważyć i podejmować. Wiesz, że ja czytałem sobie książkę o Netflixie, jak go budowali i wtedy była największa wypożyczalnia na świecie Blockbuster. I był moment, kiedy Blockbuster mógł w ogóle kupić Netflixa i w ogóle wyśmiał ich, że jakie oni mają pomysły. Ale tam jeszcze wtedy oczywiście chodziło w ogóle o wypożyczanie filmów, nie już o taki stream jak teraz, ale też bardzo Netflix był nowoczesny. No i ten gigant po prostu przegapił tą ekipę ludzi, którzy myśleli rozwojowo, gdyby no oni tak wtedy chwilę powiedzieli nie, ale zebrali się, porozmawiali i powieliby, może jednak tam coś ci ludzie jest, coś w tym jest, to byliby gdzie indziej. Dzisiaj skończyło się to takim paradoksem, że Netflix zrobił serial o ostatniej wypożyczalni Blockbustera, który był słaby. Ale Blockbustera nie ma, w ogóle ci po prostu jest chyba jedna wypożyczalnia na świecie. Okay. A to była też firma jakaś warta tam miliard czy ileś dolarów. Tak, to jest w ogóle... Także bardzo dobrze, że w końcu w to poszliście. A wiesz co, a jeszcze jedna rzecz, bo interesuje mnie, a kto powiedział pierwszy, ty czy Maciek, robimy galę? Nie wiem tego, słuchaj, to było, wiesz, bo to było tak, że wiesz, ja szukając tych dyscyplin, które chciałem wprowadzić, wiesz, na rynek polski, Maciek, który, wiesz, gdzieś tam w sportach walki też już funkcjonował, naprawdę, próbowaliśmy nawet to kiedyś ustalić. Jest to już na tą chwilę moim zdaniem niemożliwe, wiesz, bo już tyle rzeczy się wydarzyło, że i to nie to, że ktoś nie chce, wiesz, powiedzieć, bo to nawet ci powiem łatwiejszy przykład, bo to, że zrobimy galę, to wiesz, to na ten nasz pierwszą, powiedzmy, pierwsze dwie gale KSW, chociaż to nazywamy gale, ale to były, wiesz, evenciki tak naprawdę dla 300 osób. Nie chcę też umniejszać swojemu produktowi, ale stwierdzam po prostu fakty. 300 osób w restauracji, przebudowanej kompletnie, rozumiesz? Ludzie palili, jedli, chodzili, rozumiesz? To daleko odbiega od jakiejkolwiek, wiesz, sportowej takiej atmosfery. Poza oczywiście tym, co się działo, wiesz, jeszcze w ringu, bo to nawet nie było w klatce, bo też wiedzieliśmy, że jakbyśmy klatkę wrzucili, to po prostu by nas wynieśli, w sensie media, wszystko. Ja pamiętam, w ogóle, wiesz, taki moment, w którym Kanał Plus, notabene teraz robimy z nimi dokument dotyczący właśnie gali KSW Epic, teraz z Adamkiem i Mamedem, ale Kanał Plus w ogóle przyjechał, ja ich wtedy poprosiłem, żeby przyjechali, bo to właśnie to, co mówiłem, no przez te mariotowe kontakty miałem na dobre tam przełożenie na ich Kanał Plus i później na Polsat Sport, znajomość z Marianem Kmitą, który był takim no, ojcem chrzestnym tych naszych pierwszych kroków w MMA. I Kanał Plus przyjechał zrobić relację z pierwszej gali i ja się czułem, udzielając jakiegoś tam jednego z pierwszych swoich wywiadów,
jakby oni naprawdę przyjechali z kamerą wśród zwierząt kręcili. Co to za w ogóle jakaś posrana akcja w ogóle w Warszawie się dzieje? Co ci goście na tym ringu robią? Rozumiesz, to było, ale opowiedz nam, ale co to jest za dyscyplina? Ale po co to? Ale wiesz, ale jako zasady, rozumiesz? I oczywiście te odniesienia do właśnie do tych walk bez zasad, do tej kryminogenności w ogóle, wiesz. Ale no finalnie te walki mimo wszystko mają zasady, no bo ja faktycznie pamiętam takie czasy, kiedy jeszcze nie było KSW i mi kolega jeden pokazał, nie wiem, no chyba to się nazywało MMA, takie walki gdzieś na internecie. No i tam było faktycznie, że ktoś skakał komuś po głowie. No. I ja nawet to obejrzałem, mówię, o cholera, słuchaj, wiesz co, nie wiem, czy to trochę nie za mocny dla mnie temacik, do nawet oglądania, no nie? Miałem takie pojęcie, no tu jednak były pewne zasady. Od początku, oczywiście od początku, znaczy, słuchaj, bo to właśnie się trochę tak są dwa aspekty jakby. W momencie, kiedy powstawało na świecie MMA, w tym samym czasie też jakby bardzo szybko kibice podjęli to, że to jest fajna umiejętność, która im się przyda na ustawki i rzeczywiście początki, takie pra początki w MMA były takie turnieje Valetudo w Brazylii i rzeczywiście one zostały też owiane taką tajemnicą, że tam wiesz, do pierwszego wydłubania prawie oka, rozumiesz, do złamania kręgosłupa i tak dalej, ale one rzeczywiście miały taką format, że one po prostu były prawie na wykończenie. Więc i wiesz, i ludzie po prostu zaczęli tworzyć wokół tego mit. Ja nie mówię, że one były super eleganckie, to na pewno było najbardziej pewna brutalna jakaś forma walki, ale to było takie, wiesz, początki, które tak, okej, jakby dały w jakimś stopniu, wiesz, pewien jakiś eksperyment społeczny, który pokazał, wiesz, co można, a czego nie można robić. Natomiast w momencie, kiedy już MMA się tworzyło, czy to w Stanach, bo w Stanach właściwie można, wiesz, uznać, że Stany to są tą kolebką jakby MMA i tam to wszystko się narodziło, później to przejęli Japończycy i tak dalej. I to już było w konkretnych ramach legalności i bezpieczeństwa, bo żaden promotor na tamte czasy nie był na tyle stuknięty w łeb, żeby chciał, żeby po prostu siedział, rozumiesz, w pierdlu za to, że ktoś mu zginął na ringu czy na klatce. W klatce, rozumiesz, że po prostu co to jest, to, i wiesz, i ludzie to odniesienia do tych gladiatorów, rozumiesz, że oni tam się na śmieci życie, a później wychodziło, że ci gladiatorzy to byli zacenni, żeby oni ginęli po jednej czy po dwóch walkach. Oczywiście, że tam w tych, wiesz, na tych arenach rzymskich 2000 lat temu dochodziło do śmierci i się zabijali, ale tak naprawdę ci najcenniejsi oni to byli, wiesz, no tak jak teraz, zawodnicy, no popatrz, co się dzieje, no nawet ja jak chronię, ja nawet na pewne wywiady nie pozwalam teraz Mamedowi i Adamkowi. Nie, to jak przy tym jesteśmy, to pozwól im, żeby do mnie przyszli. Tak, to po walce. Albo jakoś nie do Gliwic. Nie, dawaj, załatw mi, ja jadę do Gliwic. Musisz, no to musisz w Gliwicach to wtedy, wiesz. No nie, no w Gliwicach to oni będą zainteresowani walką. No właśnie, walką. Po prostu już bardzo jest blisko. Ale ja wiem, że oni są gdzieś chyba koło 20 czy 21. Tak, 21, no. Kochaj, będę jeszcze po rozmowie na ciebie naciskał. Dobra. Na to. I chcę również rozmawiać z waszymi zawodnikami zagranicznymi. Super. Z Filem i Barnetem. Tak. No. Super. A mam no za sobą parę. Dużo zatankuj paliwa, bo trochę pojeździsz. No to okazuje się, że Fight Week będziesz miał bardzo pracowity. Słuchaj. Jeśli zapewniam w takim razie. To zasuwam. Ja zrobiłem w ogóle dzisiaj konkurs na 100% stronie o tym, że zabieram jedną osobę na KSW. Dogadałem się z wami, że mam dwa bilety, więc jedna osoba, która zrobi zakupy i napisze w komentarzu, dlaczego to ona powinna się ze mną wybrać, to super. Wybierzemy właśnie i zasuwamy, także będę musiał cię jeszcze cisnąć, bo koniecznie chciałbym z chłopakami porozmawiać. No to dogadamy, na pewno coś nie da. Tylko ci skończę, bo to jest ważny wątek, że, tak, jakby, że z tym legalnym, nielegalnym, że były odmiany, do tej pory są jakieś, wiesz, różne dziwne formaty
wiesz, które niby udają, że są MMA, a tak naprawdę są bójką uliczną. I to trzeba tak naprawdę tutaj wszystkim naszym szanownym słuchaczom powiedzieć. To, co odróżnia sport od takiej bójki ulicznej, właśnie jest to bezpieczeństwo tych zawodników. Po to masz sędziego w środku, po to masz sędziów na zewnątrz, po to masz cały zestaw medyków, katmenów, ludzi, którzy sprawdzają rękawice, czy nie jesteś czymś wysmarowany, czy nie szukasz jakichś patentów. I nie mówimy, to trzeba odciąć po prostu, wiesz, ale grubą krepą. Wszystkie... Szukasz jakichś patentów. Jaki patent można znaleźć przy rękawicy? No słuchaj, no rozbijane. Można było kiedyś, wiesz, smarować jakimiś mazidłami, które przy uderzeniu na wiesz, wow, wiesz, wchodzą, wiesz. O kurde. No wyobraź, to jest zwykły taki, no ten, jak się nazywa ten taki masaż, nie masaż, Boże, tylko... Czekaj, mogę? Tak, oczywiście. Córuś, mam wywiad. Okej, okay. Jedziesz? Wracasz do tego? Dobra. Nie, możecie coś zaaranżować. Możecie coś zaaranżować, jak chcesz. A, no to mieliśmy chyba do tej naszej podjechać, klasycznej. Taki był pomysł. To zadzwonię później, dobrze? Pa, 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 pa. Znaczy, twoja córka ma teraz 20 lat. Nie. Aha, masz powiedzieć. 17. 17. Blisko. Okej. Okay. Więc, no wiesz, i właśnie jak masz na przykład ten taki do masażu właśnie, bo masaż, do masażu ten olejek albo taką maść tajską. Mhm. I to wiesz, jakby w świecie sportów, no to jest zapach taki naturalny, w sensie, że się pojawia na salach, w szatniach. No, bo jak masz kontuzję, to najczęściej no tak, po prostu... No właśnie, tylko wyobraź sobie, że tą rękawicę możesz leciutko po, wiesz, tym zrobić i w momencie, kiedy dostajesz uderzenie, to wiesz, jak to zaczyna biec i jak to w ogóle przeszkadza. Na szczęście oko, nie wiem. A jak, no właśnie, a jak w oko... No wiesz, Różal, Marcin Różalski miał jeszcze kilka dodatkowych patentów związanych z tą maścią, może kiedyś, może opowie. Okay. No dobrze, czyli jednak założenie od początku było, że no to musi być sport, a nie walka gdzieś tam w nielegalnych dokach, tak, jak to sobie wyobrażamy. Jak się rozwijała przy tym temat sędziów? No bo to też, kurczę, ja sobie tak myślałem, kiedyś jak to się zaczęło, mówię, kurde, zaraz, ale przecież ci ludzie nie mogą też tak wszystkiego wiedzieć. Wyście ich na bieżąco jakoś szkolili? Tak. Czy sami siadaliście i rozmawialiście, jak to wszystko ułożyć? Słuchaj, prawda jest taka, że też to MMA się bardzo zmieniło. W ogóle, wiesz, jakby już nie mówię o samym stylu walki, ale w ogóle właśnie coś jest oceniane. W ogóle cała walka, wiesz, w MMA kiedyś było więcej parterowych, jakby zwarciowych, wiesz, akcji. Później do tej pory właściwie, wiesz, jakby częściej się widzi, powiedzmy, te walki w stójce. Chociaż może nie, bo tam statystycznie to nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ale się mocno zmieniało. Jakby, wiesz, w ogóle taki game plan na wiesz, to, co wnosili zawodnicy. I z tym automatycznie też musiała pójść jakby pewna nauka, jeżeli chodzi o sędziowanie. Co brać pod uwagę, żeby po prostu w zdrowy sposób ocenić, kto wygrał daną walkę. Jak masz, wiesz, wyrównaną walkę, no to kogoś trzeba wskazać, wiesz, jako wygranego. I też jakby też w ogóle formuła sędziowania też przez te lata się bardzo mocno zmieniła. Ale tak, prawda jest taka, że wiesz, że początki to był, wiesz, gość z judo, gość z karate, ten się znał na parterze, ten się znał na stójce. Po prostu to było bardzo indywidualne, ale bardzo szybko zauważyliśmy, że po prostu potrzebujemy takiego wspólnego mianownika, co jest dobre i co należy oceniać w MMA, bo przepraszam, jak przychodził gość z BJJ, no to on rozumiał tylko parta. Rozumiesz? I dlatego mówiliśmy, stary, super fajnie, tą płaszczyznę kumasz, musisz po prostu się podszkolić w, wiesz, bardziej w wszystkich boksie, sportach uderzanych. Tak, w kopniakach. Tak. I wiesz, no i z czasem po prostu ci sędziowie, ci ludzie, którzy chcieli po prostu zostać przy sędziowaniu, ale tak naprawdę nikogo nie ma od tego czasu, wiesz, jakby w sensie, że taka rotacja tych sędziów u nas nastąpiła, że tam tych składy to już, ja nie wiem, z 20 razy zmieniliśmy i kto był sędzią głównym. No teraz mamy Tomka Brondera, który też tam, już nie pamiętam, on chyba od walki Pudziana, mam wrażenie, że jest, czyli w sumie, wiesz, no też długo, ale nie od samego początku. Więc tak jak mówię, ten początek to był dziki zachód, to było trochę, dobra, znasz się na tym, okej, to będziesz sędzią, ty się na tym, okej. A później nagle patrzyliśmy, że niestety, no
my też jako promotorzy musieliśmy się w jakimś stopniu edukować i też, nie wiem, czy dokształcać, to jest może złe słowo. Ale może nawet tworzyć pewne pojęcia od nowa, bo tu nawet zakładam, że w niektórych sytuacjach to no nie wszystko można było podpatrzeć tam z innych lig. No tu są pewnie jakieś sytuacje zupełnie nowe. No zdecydowanie, no wiesz, no szczególnie, że wiesz, no my byliśmy lekko zafiksowani na tej Japonii, a ta Japonia to był, rozumiesz, to był w ogóle jakiś kosmos dla nas, to był jakiś ideał nie do osiągnięcia, w ogóle nie wierzyliśmy, że wiesz, że jesteśmy w stanie gdzieś jakby produkcyjnie do tego poziomu podejść, więc jakby no to było dla nas, wiesz, jakieś marzenie. USA i w Stanach też było trochę za finansowej, wiesz, możliwości gdzieś tam, wiesz, by tak wbijali galę, więc mogliśmy korzystać z własnej jakiejś intuicji, z oglądania tego, co się dzieje w świecie, ale to też jest, wiesz, trochę pewna taka teoretyczna wiedza, dlatego to, co mówiłem, nie było nikogo na rynku polskim, gdzie my byśmy stwierdzili, kurna, ten promotor świetną robotę robi, idziemy tam patrzeć. Po pierwsze, nie było nikogo, kto robił MMA, a jak robili, no to robili naprawdę w kiepskim wydaniu, w jakichś dyskotekach, w jakichś, wiesz, undergroundowych, takich słabych, bo ja lubię underground, ale to było po prostu, no, słabe. No rozumiem. A z boksu my akurat wiedzieliśmy, że akurat to, co się działo wtedy, zresztą niewiele się chyba wiele zmieniło, jeżeli chodzi o ten boks przez lata, no to nie było nikogo, kogo stwierdziliśmy, świetnie, idziemy się uczyć po prostu na, wiesz, u kogoś, uczyć, wiesz, jakby. Wyście robili jakieś takie kępy czasami szkoleniowe między sobą, że siadaliście z trenerami, z Maćkiem, może z zawodnikami i w jakimś takim zbiórce iluś osób dyskutowaliście, słuchajcie, jak wchodzi taki cios, czy tu ktoś komuś zakłada taką dźwignię, to wtedy to, a tak... No tak, z takich jakby... Panele szkoleniowe. Takie robiliśmy po prostu, akurat ja byłem za to odpowiedzialny, robiłem obozy KSW, no ale to były takie bardziej, żeby popularyzować dyscyplinę wśród młodzieży. No to byłem na nasi zawodnicy, tak, i po prostu uczyli, wiesz, rozszerzaliśmy wiedzę, bardzo często właśnie tłumaczyliśmy ludziom, edukowaliśmy, co to jest MMA, z czego się składa. Czasami mam wrażenie, że akurat to jest element, który trzeba ponowić, ta kwestia edukacji, bo jak wiemy... No chyba stąd się... MMA Polska. No to MMA Polska, tak, no to jest organizacja, którą założyłem w 2019 roku, ale zajmuje się tylko i wyłącznie, wiesz, jakby tą strefą amatorskiego MMA, czyli wiesz, powołujemy kadry, robimy zawody amatorskie, szkolimy i tak dalej, no to jest właśnie taka trochę, wiesz, taki fundament pod no już taką, liczę, że pełnoprawną dyscyplinę, że już nikt nie powie, że tylko jest zawodowstwo, no nie, jest super rozwijające się ta scena amatorska. Jest powoływana, mówię, startująca na Mistrzostwach Świata i Europy kadra Polski, przez nas finansowana i tak dalej. Robimy, mówię, też te zawody 4 razy do roku, więc to jest naprawdę duży impuls dla w ogóle środowiska, bo młodzież, bo od 12 roku życia już startują u nas chłopcy i dziewczynki, widzą po prostu, że jest pewien, nie wiem jak to nazwać, taka pewna ścieżka, rozumiesz, że wchodzisz jako amator, mając te 12 lat, oczywiście formuła jest też bardzo bezpieczna, bez uderzeń na głowę, bez wielu technik w ogóle parterowych, takich, które mogą gdzieś tam, wiesz, spowodować jakieś tam zagrożenie, wiesz, czy utratę odrobiny zdrowia, więc bezpiecznie wprowadzamy młodzież, później masz możliwość właśnie wystartowania w zawodach, jak jesteś dobry, startujesz w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, zdobywasz jakieś medale, zdobywasz tytuły i może kiedyś w przyszłości, wiesz, myślę, że 10% tych wszystkich ludzi, którzy się teraz zajmują amatorskim MMA, może stwierdzą, że jednak to jest dla nich, będą chcieli z tego zrobić zawód i przejdą na zawodowstwo. 10 to i tak by było dużo. No. Ale zobacz, jakie to jest ciekawe, kurczę, jak właśnie powstają takie nowe dyscypliny, nowe zajawki, to właśnie często to się zaczyna od tego jednak zawodowstwa, no bo najpierw ktoś musi w ogóle od razu konkurować i to wymyślić, jakby czekaj, jak to bym zdefiniował, że jednak wychodzi na to, że na początku była kura. Mhm.
Nie wiem, czy... Tak, tak. No. To chyba to odpowiada na to pytanie. Na początku jakbym miał wybrać, jednak chyba bym wziął, że jednak było jajko na początku, no bo... No ale właśnie nie, bo jajko to ci amatorzy, tak, a... Tak. Nie, no kumam, o co chodzi. Mówił w takiej filozoficznej bajerze, to bym jednak, jakby ktoś mnie zapytał, co było pierwsze, to bym postawił na jajko, no ale to wiadomo. Nie, a okazało się, że pierwsza była kura. Tak. Oczywiście, że popularyzacja dyscypliny, ale wiesz, ale to... W MMA tak było, rzeczywiście, zresztą jak jeżdżę na te spotkania międzynarodowe, to tam jeden z szefów, Kerry Brown, właśnie taką świetną opowiadał, wiesz, o, jak mnie tam chciał zachęcić, żebym przystąpił jako MMA Polska do tej międzynarodowej, światowej federacji, to mówi, że trochę właśnie MMA zostało stworzone jak taka odwrócona piramida, czyli to, co jest największe, najbogatsze, najszerszy jakby ten pasek, nie, piramidy, to jest właśnie zawodowstwo, a amatorskie MMA jest jakiś mały w ogóle wycinek tego, ale wiesz, w wielu dyscyplinach było właśnie na odwrót, czyli najpierw powstawały te solidne podstawy, jak oni to mówią, grassroots, gdzie masz wszystko jakby tak, wiesz, opisane, wiesz co robić, wiesz jak robić, wiesz jak po prostu prowadzić zawodników, czyli mówię, fundament tego, tego sportu i później z tego się, wiesz, tworzy, czyli już właściwa, że tak powiem, piramida, nie? Tworzyły się jakieś tam ligi zawodowe i tak dalej. No wiesz, no nawet jak popatrzysz na boks, no chociaż to też się, wiesz, zaczęło, znaczy teraz może, bo tam, wiesz, lata temu to już pytanie, jak na to spojrzymy, no ale wiesz, że też masz bardzo solidną podstawę, masz ten boks olimpijski, mam judo, zapasy, to samo, nie, że po prostu no jest, no właśnie jednym z tych elementów, który ja bym sobie oczywiście życzył, jeszcze liczę, że to, bo to strasznie długo trwa, ale za czasów... Jeszcze, wiesz, mojego funkcjonowania na tej ziemi, to żeby MMA stało się dyscypliną olimpijską. I to jako światowa federacja. Chciałbyś to? Jako światowa federacja do tego dążymy. Okay. Tak, mogę powiedzieć my, bo my jako Polska naprawdę mamy bardzo mocny tam silny głos. Oni bardzo nas respektują. No, wiadomo dlaczego. Kurczę, a to ciekawe, wiesz, bo... jeżeli kogoś to denerwuje, to nie przepraszam, bo to, taką mam ochotę. Zawsze będę robił analogię do takich rzeczy, które ja znam. I snowboard to już lata temu wszedł do olimpiady, ale czekaj, deskorolka chyba weszła. I na przykład w tym środowisku są bardzo podzielone zdania. Nawet ja nie umiem tak do końca się określić, że czy to faktycznie powinno być na olimpiadzie, bo olimpiada daje faktycznie ten bardzo duży, szeroki zasięg i to jest zawsze dobre dla danej dziedziny, ale ona też zabiera. Czasami potrafi tak jakby coś co zabiera. Wiesz co, w przypadku deskorolki może tutaj troszeczkę inaczej, formalizuje za mocno rzeczy. Mm-hmm. Bo wiesz, akurat w desce to masz takie sytuacje, no akurat kiedyś byłem na takich zawodach i uważałem, że to jest super śmieszne, po prostu jeden gościu na przykład zrobił cały przejazd tego lasa. Ściągnął gacie i po prostu przejechał, rozumiesz, minutę czy półtorej, wszystkie triki i wszystko. Okay. I wiesz, deska to na było to w tym cudownego, że to jest miejsce, w którym takiego czegoś wszyscy, wiesz, klaskali i się śmiali. Kto inny na przykład w deskorolce masz, wiesz, sytuację, nie masz podziału na paraolimpiadę, a już masz coraz więcej w ogóle skateboarderów, którzy na przykład potrafią nie mieć nóg. Mm. I pierwszy raz ja widziałem takie coś ze 20 albo nawet dawniej, lat temu, jak w Czechach na zawodach chyba Brazylijczyk przyjechał na zawody bez nóg i po prostu zrobił taki przejazd na desce. Czym się, że tak powiem, zabiera? Wsiada dupą na desce, rozpędza się rękoma, ma zbudowane ręce na potwornym poziomie, po prostu rozwinęły się, bo w ogóle ten akurat facet miał taką sytuację, że on na desce to w ogóle się poruszał, dlatego że nóg nie miał i po prostu w ogóle deska była jego wózkiem w tej Brazylii. A potem w ogóle była, a to jest też ciekawostka, Brazylia bardzo mocno postawiła na deskorolkę. I okazuje się, że wiesz, jak właśnie znajdą się tacy promotorzy, to potrafi się sport w danym miejscu rozwinąć. I się rozwinął i facet przejechał tak, że skakiwał na handraile, czyli te poręcze i robił na nich slajdy, słuchaj. Ja z nogami nie umiałem tego nigdy
zrobić. Ludzie wstali i walili deskami po prostu we wszystko, co jest. To była taka najwyższa forma podziwu. No, to było coś tak wzruszającego, że można było się popłakać przy tym. I... No musisz wysłać mi, jeżeli to gdzieś na... Oj, wiesz co, to ja ci podeślę teraz takich zawodników, jest sama masa. Słuchaj, teraz są kolesie ślepi, co jeżdżą na desce, wyobrażasz to sobie? Nas kijem wymacują murek i on tego i robi na niego trik skomplikowany jak cholera. Jest, przekraczają ludzie mega bariery. To jest niesamowite, że właśnie ludzie z jakimiś niepełnosprawnościami, że jest, wiesz, też taka tolerancja, otwartość ludzi, ale też, że oni po prostu czują się na tyle, wiesz, zaakceptowani, że coś takiego, wiesz, robią, nie? To jest super w ogóle, że takie możliwości są tworzone. No jest. I to właśnie w przypadku na przykład takiego dyscypliny jak deskorolka może odebrać olimpiada. Może bardziej sformalizować to. Ale to co? No przecież to nie zabroni ci freestyle, że możesz sobie, wiesz, na golasa... No myślę, że raczej nie wyobrażam sobie, że ale na olimpiadzie ktoś... Nie na olimpiadzie, no ale rozumiem, że to były, no rozumiesz, na jakichś zawodach gdzieś lokalnych albo w ogóle na... No nie na lokalnych, na jednych z największych Czechach. Nie, tam to akurat było w Niemczech, w Minster, to akurat byłem osobiście, a te w Czechach zawody też wielkie zawody, to nie były żadne lokalne. Chodzi też trochę o to, żeby pewnego sport, ducha. A właściwie, bo w tym przypadku to mówimy o kulturze, żeby dalej była u tych oryginalnych ludzi, którzy ją założyli, żeby ją nie przejęli ci, którzy zwąchali, że interes po prostu. Interes, o to też w dużym. No ale ja tutaj w ogóle nie widzę konfliktu, ci powiem. Jakby, ja też tak myślę, wiesz, że to jakby, jest trochę inaczej. Po pierwsze, te zawody, o których mówisz, zawsze mogą się odbywać i zawsze będzie jakiś underground, zawsze będą jacyś hipisi, rozumiesz, w dyscyplinie, zawsze będą jacyś undergroundowcy i tak dalej. Chodzi o to, żeby oni nie byli undergroundowcami, tylko żeby to, co było mainstreamem w tym temacie, dalej nim pozostało, a nie zeszło do undergroundu. I tu właśnie ciekawie zauważyłeś i to jest chyba ta moja myśl, gdzie ja czasami się zastanawiam, czy to dobrze, czy nie. Ja nie mam na to jasnej odpowiedzi. No wydaje mi się, że na pewno olimpiada daje dodatkowy, wiesz, taki zastrzyk całej dyscyplinie i każdej dyscyplinie w ogóle, która się pojawi, bo jest jakby takim, wiesz, no Olimpem, gdzie można dojść. I zauważ, co się na przykład w boksie wydarzyło. Najwięksi, przynajmniej tak historycznie patrząc, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bokserzy, którzy później przeszli na zawodowstwo, właśnie zaczynali od tej amatorskiej swojej kariery, byli na olimpiadach, wygrywali, nie wygrywali, nieważne, ale no wiesz, no choćby Gołota, tak, Michal Czeski, oni wszyscy po prostu, jak mówię, tylko na rynku polskim, Muhammad Ali, wiesz, Mike Tyson i tak dalej, więc to są pewne rzeczy, które po prostu powodują, że dyscyplina nabiera takiego oddechu. Moim zdaniem olimpiada tylko jeszcze da takiego po prostu dodatkowego, nie wiem, cukru do tej dyscypliny, rozumiesz, sprawi, że już nikt nie będzie mówił, że ta ustawka w lesie ziomaczków to jest to samo, co ta dyscyplina, tylko każdy będzie wiedział, że to są po prostu pewne zapożyczone rzeczy, albo nie wiem, zmodyfikowane, nie wiem, forma walki. Ludzie się naparzali na gołe pięchy od setek, ale tysięcy lat, ale nikt nie powiedział, że to jest po prostu jakaś dyscyplina. To spowoduje, że po prostu już MMA będzie w tym panteonie wszystkich dyscyplin sportu, tak jak zapasy, jak właśnie jak boks. Moim zdaniem to tylko jest na korzyść, a o tych wszystkich elementach, o których ty mówisz, moim zdaniem to w żaden sposób nie zakłóci jakiegoś rozwoju, to tylko może dodać jeszcze, że właśnie, nie wiem, telewizje, sponsorzy, partnerzy, rodzice, wszyscy zaakceptują po prostu to jako bezpieczną dyscyplinę, bo oczywiście to są sporty walki, tam goście idą, żeby sobie zrobić krzywdę i tak dalej, więc jakby jest pewne ograniczenie, wiesz, każdy może sobie grać w tenisa i bezpiecznie później pójść do pracy. Ćwicząc MMA już i startując już możesz... Trzeba zawsze liczyć na kontuzję. Tak, albo po prostu ostro podbicie oko. Tak, dokładnie. Więc różne są rzeczy, więc to oczywiście się bierze pod uwagę, ale słuchaj, ta popularyzacja i to takie... jakie to jest słowo...
legitymizuje. Tak, legitymizuje, dokładnie to po prostu. Olimpiada. Tak, nie, to chyba właśnie, ale to są zupełnie inne jednak dyscypliny i zupełnie inna kultura. Mnie to trochę irytuje, że musi ktoś legitymizować spoza coś, co wyrosło obok, jeśli rozumiesz. No dobra, ale mniejsza z tym, to brzmi absolutnie rozsądnie i bardzo dobrze. Wiesz co, mnie interesuje bardzo jedna rzecz, taki aspekt budowania firmy, ale też jakby budowania tych kontaktów i też tych kontaktów międzyludzkich. Czekaj, jak to się mówi, takie słowo mi teraz wypadło z głowy, że z kimś z... Relacje? Relacje, dokładnie, o to mi chodziło. Budowanie relacji i na poziomie zawodników, ale również na poziomie teamu, bo wy macie, wiesz, znamy się nie od dzisiaj i ja znam i ciebie i Maćka, ale też znam ludzi z waszego otoczenia i Venoma i coacha i jeszcze inne osoby, które u was są. Monika, wiem, że jest u was kluczową osobą i... bardzo kluczową, za finanse odpowiedzialną. No jest, właśnie. To jest zawsze kluczowa postać. Jakbyście to zbudowali, że ci ludzie poświęcili na pewno kawał swojego życia, żeby być w tym całym otoczeniu i też, że to trwa tyle lat. No. Piotr, nie, dobre pytanie. Właściwie to trzeba było ich zapytać. No, serio, bo tak, no nie wiem, no gdzieś chyba zaraziliśmy ich tym, że tworzymy coś nowego, nietypowego. Wiesz... oni nie szukali ani Woju, ani coach, no bo mówimy o dwóch osobach, bo nie wiem, kogo tam jeszcze miałbyś na myśli, czy nawet kasta, rozumiesz? No, tak, na przykład, wiesz, no wiesz, no teraz to... tak, żeby ktoś się nie poczuł urażony, proszę, bo zawsze jak się kogoś wymieni, tak, to potem tak, się kogoś nie wymieni, ale zawsze tak, no oczywiście. No, ale myślę, że po prostu, wiesz, no to że jest nowe, świeże zjawisko, pasjonujące i wiesz, jeżeli ktoś lubi odrobinę sporty, walki, no to na pewno MMA jest dla mnie no, numer jeden, ale nie dlatego, że promuję, tylko w ogóle jeżeli chodzi o umiejętności zawodników i możesz być, wiesz, pasjonatem zapasów albo brazylijskiego jiu-jitsu, ale musisz po prostu uznać, znaczy musisz, to może też takie słowo, ale po prostu no, dochodzisz do takiej intelektualnie, nie wiem, bramy, która ci mówi, kurde, no jednak ci zawodnicy MMA to są najbardziej kompletnymi zawodnikami i jeżeli chodzi, a każdy naprawdę, no tak zresztą moja historia też pokazywała i to się trochę taka, wiesz, symbolicznie to, co ze mną się działo, to też się działo w ogóle na arenie jakby międzynarodowej, w tym sensie budowania MMA. Jak byłem na tym kung fu, to ja się po jakimś czasie zacząłem, w dwóch latach już myśleć, kurna, czy to by na pewno dobra jest dyscyplina, przecież ja przyszedłem tutaj, żeby się nauczyć walczyć, żeby w przypadku jakiegoś zagrożenia, żebym wiedział, co zrobić, że jak stanę oko oko z jakimś, nie wiem, bokserem, czy ja sobie z nim poradzę, która dyscyplina po prostu jest bardziej skuteczna, najbardziej skuteczna. I to jest w ogóle też są korzenie KSW. Nie? Konfrontowaliśmy różne dyscypliny. Kraft Maga. Tak, no Kraft Maga to tam wiesz, że właśnie wychodzisz bez oka albo z mocno pokiereszowanym i tam to chyba Kraft Maga żołnierzy się uczą, tak? Tak, no bo tam masz szybko ja wyeliminować, wiesz, przeciwnika i tak dalej. A tu mówimy właśnie, wiesz, o pewnej rywalizacji, na tym właśnie polega sport. Ale MMA tam... nie ma jednej rzeczy, które ma kung fu. No. Yeah! Mieliśmy gości, którzy przychodzili z kung fu i robili tak, jak pokazujesz, no, wjeżdżali, wiesz, wrzucali i tak dalej. Więc wiesz, i to było, że później zmieniasz te dyscypliny, szukasz, później mówisz, kurna, jeżeli ja tylko potrafiłem w stójce coś zrobić, no to jak ten gość mnie wywróci, to ja w parterze nic nie wiem, co robić. Okej, to się zaczynam uczyć tam, wiesz, brazylijskiego jiu-jitsu, patrzę, jakie są, nie wiem, duszenia, albo rozumiesz, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli to miksowanie właśnie tych dyscyplin spowodowało, że na świecie powstało coś takiego jak MMA, mieszane sztuki walki i po prostu mówię, wracając do mojej jakby podstawy myśli, że każda osoba, która się tym odrobinę interesuje, musi na jakimś etapie dostrzec, że po prostu zawodnik MMA jest wszechstronny, jest w stanie sobie poradzić. Patrz, co się dzieje. Tylko Mamet jest w stanie zawalczyć w boksie, już Adamek nie zawalczy w MMA.
Mamet jest w stanie zawalczyć z gościem w BJJ, Mamet jest w stanie, znaczy nie tylko Mamet, zawodnicy MMA są w stanie zawalczyć z bokserem, są w stanie pójść na zapasy i powalczyć z zapaśnikami, pójść na brazylijski jiu-jitsu i się pokulać na macie. Jest wiele po prostu tych dyscyplin, gdzie po prostu to daje przewagę. A wyście zjedli kawał ciastka boksowi? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że po prostu to nie jest nawet to, że jakby stworzyliśmy chyba taką trochę zdrową konkurencję, chociaż wiadomo, że kiedyś to w ogóle nie byliśmy konkurentami, bo byliśmy jakimś ciwadłem. Ale teraz mi się wydaje, że na odwrót może powoli właściwie no, być. Patrząc, no, nawet nie powoli. Patrząc, wiesz, po pierwsze po ilości transferów do KSW, Krzysiek Głowacki, Artur Szpilka, wcześniej walczył Przemek Saleta, miałem nawet podpisany kontrakt z Iwoną Guzowską, ale niestety i zdrowotne tam historie z kręgosłupem nie pozwoliły zawalczyć, więc no i w ogóle dużo różnych kickbokserów, zawodników z Muay Thai, Arek Wrzosek numer 1 w K1 przeszedł do nas, więc jakby jest no, zdecydowany odpływ, wiesz, w stronę MMA. No i nawet teraz robimy na KSW Epic, wiesz, galę, walkę bokserską. No tak. I Adamek też. No i co, walczy. Słuchaj, nie wiem, czy tak nie można, no pytam się normalnie, na kogo obstawiasz? Ja dostałem od was taki filmik, wysyłałem, mam nadzieję, że się nie spóźniłem. No, no i ja powiedziałem, Mamet po znajomości. Zawsze ja powiem kumoterstwo u mnie. Level hard. Tak jest. Ja się nie unikam komuterstwa. Mi jest trochę niezręcznie odpowiadać na te pytania przed walką. Po walce mogę się zdradzić, wiesz, jak obstawiałem. No bo tak, zawsze po to walce to powiesz, to na tego, który wygrał. Nie. Co ty, nie, to wiesz, jakby mogę się podzielić swoimi przemyśleniami, mówię po walce, okay. no bo to jest trochę tak, że powiem, że ten, to znaczy, że tego bardziej faworyzuje. No nie, ja rozumiem. Sprawię rozumiem. Warunki, które słuchaj, moje zadanie jest wygra. Zadawać takie pytania też, dobra. Natomiast ty na nie odpowiadasz tak, jak chcesz i tyle. Więc wiesz co, dobra, to takie pytanie najprostsze. Jakie są obroty KSW roczne? To jest pomidor. Okay. No i dobra, no mamy. A my do Gliwic chyba dojedziemy. Zaraz tak. A jak? No sprawdzimy, czy tam już hale dobrze tak. czyszczą. Zajrzymy ten, jak Magda Getzler pod tam gdzie się siedzi, tak nie kurtyny, tylko no jak to jest to całe miejsce dla kibiców, no. Trybuny? Trybuny, dokładnie. Pod trybuny, bo tak palcem. Tak. Przyjdziemy, zrobimy inspekcję sanitarną. No dobra. Wiesz co, jeszcze wracając ci współpracownicy, a na przykład utrzymać takich zawodników jak Pudziana, Mameda, czy Cipao ze Szczecina, Michała, no to kurde, to jest trudna robota, to jest, gdzie ty się tego uczyłeś? Już gdzieś tam w Mariocie ci odpowiednie szkolenia zrobili? Czy... Też były i takie oczywiście, ale no. To jest, wiesz, to... Znaczy powiem ci, no z każdym z nich było trudno, okay. Ale wiesz, po tylu latach, no to mogę uznać to jako rodzaj sukcesu, że ci zawodnicy, pomimo wielu propozycji z różnych stron, przede wszystkim no taki, który nam gdzieś zabiera zawodników, no to jest Federacja UFC i Mamet, i Pudzian, i Michał, kilkukrotnie każdy z nich dostawał jakąś propozycję, zostawali i to nie tylko chodziło o jakieś oczywiście warunki finansowe, no bo wiadomo, że trzeba było sprostać jakimś oczekiwaniom i też rosnącemu pewnemu, wiesz, apetytowi zawodników, to jest naturalne jeździć, nie wiem, maluchem, później chcesz jeździć polonezem i naturalna jest jakby taka kolej rzeczy. Zarabiasz, zdobywasz popularność, czujesz się mistrzem, chcesz być po prostu wynagradzany jako mistrz. Każdy z nich naprawdę, z każdym z nich miałem ostre, że tak powiem, boje na przestrzeni dwóch dekad właściwie, na różnych poziomach, ale wiesz, no to jest, tak ci powiem, to jest chyba tak jak w każdej po prostu relacji, no. Nie ma tak, że jest słodko pierdząco przez 20 lat, tylko są różne zawiłości, nieporozumienia, pretensje, niespełnienie pewnych oczekiwań, niedomówienia, jakieś, wiesz, ja na przykład wiele miałem jakichś takich disów w ogóle, wiesz, medialnych przez jakieś, często przez ludzi gdzieś, wiesz, którzy namieszali gdzieś, którzy byli wokół nas.
bo coś powiedział mi, że ten niby tamten powiedział, albo jakiś menadżer przyniósł jakąś informację trefną, albo ktoś coś powiedział, rozumiesz? I to na takiej bazie, bo akurat tych trzech zawodników, powiem, że tu akurat jest trochę zachwiana taka proporcja pracownik-pracodawca, jeżeli można było tak zrzucić to w takie, takie, nie wiem, ramy zależności, no. Takie, tak, bo jednak z każdym z nich, no każdy z nich tworzy, tworzy nadal, ale wcześniej jakby wiesz, no to, to są też pionierzy tej dyscypliny, to są goście, dzięki którym KSW jest, wiesz, w tym miejscu, a nie innym. I my tam taką barierę, mówię tylko, dzień dobry, jestem pracodawcą, ile za pieniądze, jaką walkę i rozumiesz, dogadywanie techniczne. No, staliśmy się po latach kolegami, przyjaciółmi, wiesz, i więc tutaj, wiesz, ciężko też tak, mi się, powiem szczerze, teraz łatwiej rozmawia z zawodnikami, jak mam pewien dystans, rozumiesz, bo oni nie muszą mnie lubić, ja jestem dla nich pracodawcą, szanuję ich, respektuję, wypłacam, dowożę to, co zostało obiecane, ale nie ma takich, wiesz, zależności emocjonalnych, nie? Jak się zaczyna zbliżać do kogoś jako kumpel, jako, wiesz, po prostu człowiek, który, wiesz, przeżył z tobą dużo, no to automatycznie zaczyna się to no, w wielu sytuacjach, ci powiem, komplikować, no. Ale pozwalasz też sobie na pewne emocje, które normalnie, wiesz, jednak masz jakiś taki, wiesz, jakąś, nie wiem, samokontrolę większą, no bo traktujesz cię jak ziomka, a na koniec dnia ja muszę podejmować jakieś decyzje jako ich pracodawca, tak, więc to też, mówię, budziło, bo to nie, że teraz, teraz wszystko mam wrażenie, że jest akurat, ten rok to jest wręcz chyba najlepszy, jeżeli chodzi o pewne relacje między, mówię, tych trzema zawodników, o tych trzech zawodników, no bo o nich gadamy. A jak wy mieliście gorsze momenty, bo tak jak zasugerowałeś, nieraz mieliście, to kto pierwszy bierze telefon i dzwoni, rozmawia? Ty jesteś tym gościem, który wyciąga rękę chociażby z powodu bycia promotorem, czy zdarzyło ci się czasami gdzieś zaczetrzewić? Tak, oczywiście. Tak, tak, tak. No. Chyba najbardziej z tych, jeżeli mówię trzy, bo to rozumiem, że o nich rozmawiamy, tych w sumie trzech naszych tatów. Albo też i szerzej może być, no, masz takie pojęcie czasami, że powiedziałeś coś, co nie powinieneś powiedzieć, albo pierwszy powinieneś chwycić za słuchawkę i zadzwonić? Oczywiście, tak, no okay. To słuchaj, jest taka, wiesz, nauka, wiesz, od życia, nie, która płynie zdecydowanie, no. Było wiele takich sytuacji, gdzie z perspektywy czasu... A masz konkretną, czasu... chcesz wspomnieć? Może by tak bez nazwisk, ale wiesz, żeby tam, bo też nie jestem autoryzowany, żeby wyciągać, ale były takie właśnie sytuacje. No teraz konkretnie dwie takie bardzo podobne, czyli że wiesz, gdzieś ze słyszenia albo ktoś coś mówił, środowisko, media, wywiad, coś tam. Trzy nawet podobne, że to zresztą do tego nawiązywałem wcześniej. Wiesz, gdzieś dowiaduje się, że dany zawodnik myśli, czy chce coś zrobić i we mnie narastała pewna frustracja, no bo inne były oczekiwania, inne były deklaracje, a po czym okazuje się, że wie, że ktoś ma nagle teraz inne wizje na siebie, albo krytykuje ciebie, nie w oficjalny taki sposób, że przyjdzie do mnie, powiedzieć, że Martin, tak, nie podoba mi się to, albo to nie zrobię tego, tylko jest wszystko ładnie, pięknie, po czym okazuje się, że po jakimś czasie, wiesz, no, gdzieś narasta to. No i z jednym się prawie pokłóciłem tak, że poszło na noże, z drugą osobą tak, że prawie zerwał kontrakt, trzeci w ogóle się pogniewaliśmy tak koleżeńsko bardzo mocno i wiesz, ja niepotrzebnie dopuściłem do takiej sytuacji, w której właśnie ta niechęć do dwóch stron zaczęła narastać i przybierać już taką zdeformowaną formę. I wystarczyło, że tylko zadzwoniłem, powiedziałem, o co ci kurwa chodzi, i się nagle okazało, że ta osoba w ogóle nie to miała na myśli, że też słyszała, że ja coś zrobiłem, albo że mam taki zamiar. I nagle okazało się, że jedna głupia rozmowa, bo mogę ją nazwać głupią, bo to po prostu... Była prosta i szybka. Tak, prosta, szybka i nagle mówisz, Jezus Maria, to my się napieprzaliśmy przez tyle czasu i ta niechęć, wiesz, i to później musisz ochłonąć, bo to nie jest tak, że nagle sobie wyjaśniłeś wszystko, przecinasz, tylko wiesz, jakoś taka zadra, która w tobie jest, ona musi w jakimś stopniu, nie wiem, jakoś samolicznie umrzeć, zgagoić się, dokładnie. Więc...
To jest ciekawe. A masz wrażenie czasami też, że zdarzają się ci milusińscy, którzy po prostu gdzieś kopią dołek między dwoma stronami? Tak? Tam było? Tam się, a tak, mi się wydawało, że nie wiem, że po prostu zawróciliśmy najzwyczajniej w świecie. Może, nie wiem, dobra, no. Może się nie... Nie, może tam też było następne, ale to na pewno przyjechaliśmy stąd, więc pojechaliśmy tam. Wszystko się zgadza. Znasz to miejsce niewygodnych gości w pobliskim lasku, wiesz jak dojechać, good. O, widzisz? Bo teraz będziemy jakimś pomocowcem. A, dobra. Czyli okay. Jedna klasyk mnie czeka. A, ja lubię taki teraz, wiesz, tutaj... No przepraszam, bo pytałeś coś i na ten... Tak, czy zdarzali się... tacy uprzejmi ludzie, w cudzysłowie, którzy masz wrażenie, że na przykład podkopali dołek między tobą a zawodnikiem. Oj tak! Że właśnie ktoś tu puścił plotkę, tu tego, tu... Tak. No tak, zdecydowanie. Co więcej, najczęściej chyba takich przykładów, jakich mogę sobie tak mniej więcej, nie wiem, zindeksować, to są takie, w których po prostu menadżer zaczyna swoją politykę odgrywać. Swoją grę. Tak, bo on ma jakiś tam swój cel, albo po prostu mnie nie lubi, ma prawo i albo tam nie podoba mu się, nie wiem, mój sposób zachowania, oceniania, cokolwiek, no nie wiem, nie wnikam. I po prostu, wiesz, jakby przekłada to na relację moją z zawodnikiem i też jakby, wiesz, w jakimś stopniu tego zawodnika ustawia. I też miałem taką sytuację, to jest akurat kolejny taki przykład, że nawet, wiesz, potrafił kasować moje wiadomości, no bo bardzo często menadżerowie, wiesz, prowadzą media społecznościowe swoich zawodników, więc wiesz, z prośbą, słuchaj, wrzuć to, albo zróbmy tam współtworzenie, albo jest coś takiego, będziesz, wiesz, nagle okazało się, że w ogóle te sytuacje nie docierały do zawodników, no bo po prostu ktoś filtrował to, czyli wiesz, robił cenzurkę, nie, i więc... No. Wyleciał kiedyś któryś menadżer z powodu wyjaśnienia całej sytuacji? Nie, bardzo często jest tak, że po prostu no akurat mamy ten tu taką korzyść, że menadżer sobie wybrać, w cudzysłowie wybrać, ale jest nas trzech, bo łączę tutaj też, dołączam też Wojsława, który bardzo często rozmawia po prostu już teraz z zawodnikami. Wiesz, to też się zmieniło na przestrzeni tych naszych dziejów. Kiedyś to my z Maćkiem prowadziliśmy wszystkie możliwe rozmowy, byliśmy też dyrektorami sportowymi swojej federacji. Teraz mamy od tego super fachowca, jest nim Wojsław i Woju większość tych rozmów prowadzi, ale oczywiście, że są takie też sytuacje, nawet teraz, że Woju sobie z jakimś tam, nie wiem, menadżerem nie daje rady, no to wtedy ja wchodzę do gry i gdzieś tam próbujemy to, wiesz, w jakimś stopniu na rozegrać. To nie chodzi, że Woju coś robi źle, tylko po prostu... Czasami jest tak, że rozumiem, że jedni ludzie docierają do kogoś, a jedni nie. Wiadomo. Albo nie wiem, mam jakieś z przeszłości rzeczy z tym zawodnikiem, więc mi jest po prostu pewne rzeczy łatwiej gdzieś tam, wiesz, wynegocjować. No chyba jest też czasami też ta sytuacja, powiedzmy, pewnego ego, że jednak zadzwonił włodarz, zadzwonił tutaj już absolutny szef. Tak mi się wydaje. No, że... Może jakaś tam na pewno jest jakaś, wiesz, dodatkowa presja z tym związana, ale wiesz, no ja nigdy tego naprawdę nie wykorzystuję, zresztą wiesz, no nawet jeżeli zawodnicy mają z nami podpisane kontrakty, to wiesz, my nikogo nie jesteśmy w stanie zmusić do jakiejś aktywności. Ale mamy też takie sytuacje, w których nie mamy umów podpisanych i potrafimy zmusić ludzi do pewnych aktywności. I właśnie okay. Tych trzech ziemków, tych najważniejszych jakby, którzy wiesz, z nami tworzyli od początku KSW, no to są też tacy właśnie, że potrafimy się naprawdę na słowo umówić przez telefon. Ja wiem, że to jest dowożone, no ale to są lata współpracy i właśnie tych nawet, wiesz, dołków, którymi się razem wpadało i wiesz, że się ma pewne zaufanie do tej osoby i nie trzeba mieć wszystkiego na papierze. Z Maćkiem zawsze słodko, czy jednak też macie czasami... Jak każda relacja, dokładnie tak jak wiesz, z zawodnikami. Oczywiście, ja wiesz, ja sobie upatruję to, bo to ludzie mówią, o, słyszałem, że tam coś między wami jest, wiesz, jakieś są konflikty. No oczywiście, że są. Słuchaj, z moją żoną, z moim bratem, z moim ojcem, z moją matką, z nie wiem, z wieloma osobami, z którymi jestem blisko, po prostu naturalną rzeczą jest, że po prostu konflikty w relacjach występują. Więc tak samo jest i z Maćkiem. Więc tutaj co do tego nie ma żadnych innych, nie ma, no tak to się po prostu dzieje, natomiast ja upatruję to naprawdę jako duży sukces, bo po tych 20 latach my nadal prowadzimy spółkę razem, mieliśmy przeróżne sytuacje, które musieliśmy, wiesz, jakby wziąć na klatę, też między sobą umieć się w wielu sytuacjach
niekomfortowych, raz dla mnie, raz dla Maćka, dogadywać w imię dobra, wiesz, budowania i MMA i naszej spółki. 20 lat to jest taki, słuchaj, okres, że moi kumple to już z 5 razy zdążyli zmienić wspólników, zmienić nazwy firm, rozumiesz, wypieprzyć sobie biznesowe życie do góry nogami, a my przez 20 lat, nawet pomimo tych konfliktów, nawet pomimo tych różnych różnicy zdań, prowadzimy KSW wspólnie, więc ja uważam to za sukces, naprawdę. A jesteście kolegami dalej? Ja myślę, że tak, no już wiesz, wiadomo, że ta nasza relacja też się zmieniła na przestrzeni tych dwóch dekad, że kiedyś, wiesz, no, spędzaliśmy dużo więcej czasu, nie mieliśmy, że tak powiem, stałych partnerek, więc, wiesz, byliśmy freelancerami, więc też jakby, wiesz, no, budowaliśmy to, mieliśmy takie poczucie też misji na początku w ogóle, wiesz, no, zmieniało się to, wiesz, no, później przyszły trochę poważniejsze obowiązki, no tak. Więc, wiesz, jakby wiadomo, że człowiek zaczął też więcej czasu spędzać z rodziną, żoną, z dzieckiem i tak dalej, no, więc to... kolej rzeczy. Jasne. Jak wy podejmujecie współpracę z zagranicą? Bo jest ta ekspansja już europejska, ale nawet nie było jeszcze gali w Stanach, nie? Ale nie. Myślicie o tym, żeby była. Wiem też, że już rozmawiacie i z Madison Square Garden. I, skąd masz takie informacje? Nie, to akurat żadna informacja, bo to powiedziałeś gdzieś w jakimś rozmowie. A, okay. Kimś, więc, sam nie pamiętam, co powiedziałem. No nie, to żadne. Nie, ale to prawda. Ale jak się znajduje ludzi do współpracy, no nie wiem, we Francji czy w Anglii, tylko i wyłącznie się wchodzi na strony i legitymizuje swoimi dokonaniami, czy też jednak ludzie ludzi polecają? To każdy w sumie z tych przypadków trochę wyglądał inaczej. W Anglii rzeczywiście mieliśmy znajomego, który nam pewne rzeczy tam ułatwiał, wiesz, jakby no taki lokalny partner o tyle jest istotny, żeby po prostu, wiesz, no nie trzeba było za każdym razem latać i tracić dni i godziny na załatwienie czasami głupstw, tylko po prostu masz kogoś, kto jest w stanie pewne rzeczy pozałatwiać. Od, wiesz, formalnych, urzędowych, po prostu, nie wiem, sponsorskie i związane z halą, z zawodnikami, z nagrywkami, z pozwoleniami i tak dalej. W Chorwacji mieliśmy akurat mocny i do tej pory mamy mocny team, wiesz, w Chorwacji, który nam tam bardzo dużo rzeczy, wiesz, ułatwia. Francję robimy właściwie w 100% swoimi własnymi siłami, ale wiesz, no już my jesteśmy jako marka na innym poziomie, na innej, że tak powiem, półce i dużo też jest łatwiej przebijać się jednak z rozpoznawalnym na arenie europejskiej brandem niż, wiesz, kiedyś, kiedy... No ale to jest na przykład ta korzyść, która bardzo mocno dobrze zagrała właśnie na tych samych na początkach KSW, że jak ja dzwoniłem z pięciogwiazdkowego hotelu i proponowałem w ogóle przejazdy i zakwaterowanie, to dla wielu zawodników to już była największa atrakcja, że wie, że oni po prostu będą mogli w takim miejscu odbyć walkę i posiedzieć w pięciogwiazdkowym hotelu, przyjechać i tak dalej. Więc to był pewien prestiż, który wnosiliśmy i rekompensowaliśmy to sobie brakiem kasy, no mówmy się, bo nie byliśmy w stanie, wiesz, im przez bardzo długi okres płacić, albo jakiś później jakieś, wiesz, podnieść, znaczy, żeby, wiesz, walczyli, żeby to się stało ich zawód albo zajęcie w ogóle na całe życie. Więc to są różne modele. W Stanach, no to wiesz, no przez to oczywiście, ale są jakieś na razie mrzonki, można powiedzieć. Oczywiście jest to super rynek, bo nie trzeba tam nikomu tłumaczyć, czym jest MMA. Ale ta gala w Stanach byłaby takim, ja to się śmieję, że to trochę takie granie, wiesz, jak Lady Punk jedzie do Stanów, to gra tylko dla Polonii, oni też nie mają, wiesz, jakiejś ambicji, żeby... O, akurat to zły przykład podałeś. No. Lady Punk jest co, super popularny w Stanach? Nie jest, ale Lady Punk było dosyć blisko zrobienia kariery w Stanach. Znaczy, rozmawiałem kiedyś z nimi, natomiast... też jakieś programy oglądałem. Kurczę, już teraz dobrze sobie nie przypomnę, ale tam była taka sytuacja, że w ogóle byli bardzo blisko zrobienia tego i coś tam chyba, tak mi się wydaje, że w końcu nawet tam padło takie lekkie przyznanie się, że trochę byli leniwi w tym momencie, bo te Stany wymagały takiego zapierdolu, że
gówno nas tam obchodzi, że tutaj gwiazda coś, tu przyszliście tak. do roboty, tak. trzeba zrobić robotę, okay. jak się nie podoba, no trzeba wstawać tak. i tak dalej. Natomiast de facto chodzi mi tylko o tą myśl, że oni nie mieli być tylko dla Polonii. Moim zdaniem, kurde, szkoda, bo akurat Lady Punk to jest taki zespół, który uważam, że naprawdę miał potencjał, żeby zrobić... Miał, to jest kurde, ale wiesz, jak Rolling Stones, ale mają swoje tak. brzmienie i no... Ja nie chcę w ogóle tego w jakimś stopniu, wiesz, jakby nie umniejszać. Granie dla Polonii jak najbardziej zajebiste, tylko ja mówię o tym, że po prostu polskie kapele jeździły do Stanów, do Anglii grać tylko dla Polonii. Jeżdżą głównie. I głównie, dokładnie. Więc jakby my jako KSW, ja też to widzę na przynajmniej na samym początku, że my będziemy tylko takim eventem dla Polonii. Ja nie będę miał, tak, a inaczej było, czy jest, jak w Anglii robiliśmy galę, czy jak teraz w Czechach robimy, czy jak we Francji, no to tam jest z kolei odwrócona sytuacja. Tam jest mniejszość, to będzie Polonia, myślę, że nie wiem, 2-3%, a resztę to będą lokalni kibice, których na tyle już się dało zainteresować KSW, że chcą po prostu przyjść i zobaczyć Europejską Federację. A w Stanach nie mam żadnych złudzeń, nie mam żadnych oczekiwań, że po prostu będziemy po prostu, no wiesz, galą dla Polonii. Dla mnie to też jest okej, żeby było, że to nie, że ja chcę tam, nie wiem, umniejszyć czy sobie, czy Polonii. Po prostu tylko mówię, że przyjedziemy z takimi działami, które po prostu, no, myślę, nie obawiam się w ogóle o sprzedaż, powiem, biletów, jeżeli chodzi tego o... Tego też bym się nie obawiał, ale wiesz co... Ale druga strona, znowu, myślisz, dekada, następne dwie, byliście w stanie konkurować z UFC? Słuchaj, no jesteśmy krócej od nich na rynku, żyjemy właściwie, ich brak obecności w Polsce, wiem, że jest spowodowany tym, że my jesteśmy mocnym brandem, że oni wolą tam sobie pojeździć po Francji czy po Anglii. Polska ich po prostu przestała interesować po dwóch wydarzeniach. Pierwsze w ogóle zrobili bardzo kiepskie, moim zdaniem, pod każdym względem mediowym, promocyjnym, fightcardowym. Frekwencja była, no, jak na pierwsze, największą federację na świecie, no, słaba, bo chyba tam 60% z tego, co pamiętam, Tauron Areny wysprzedali. Druga była już nieco lepsza, ale mam wrażenie, że tam Conor McGregor był większym, wiesz, największą gwiazdą i atrakcją, a nie to, co się działo, co było też takie pewne symptomatyczne, więc oni nie przyjeżdżają tutaj ze względu na nas, no serio. No tak, ale mi chodzi o waszą obecność tam, żeby... A co no, wy byście nie, musieli no, zrobić, żeby tam zakonkurować? Okay, ja sobie tak myślę na przykład, że nie wiem, wymyślacie jakąś nową formę dostarczenia zawodnika na ring, wystrzeliwujecie go z takiej tuby wielkiej i macie świetny patent, że oni lecą i lądują na tej w tej klatce i tak i za dużo Avengersów widzę, za dużo. No tak. Amerykanie lubią takie rzeczy, tak, więc tak. wiesz, szyję teraz pod rynek, no nie? Nie, dlatego mówię oczywiście, bo rynek amerykański jest turbo specyficzny. Szaleje tam UFC dłużej niż my i radzi sobie przewspaniale. Było do niedawno Bellator, który też tam, wiesz, odbierał trochę. Pojawiło się PFL, więc teraz PFL kupiło Bellator, więc jakby ten rynek amerykański naprawdę już tam jest bardzo ukorzeniony i wiadomo, która część Stanów do kogo należy, więc to jest jakby tam ciężko będzie właśnie powalczyć o ten rynek amerykański, tak mówię, żebyśmy dotarli do umysłów poza Polonią. I to też jest jakieś tam na pewno praktyczne moje spojrzenie, ale już poza tym, bo no nie ma co walczyć z UFC w Stanach, to by było jakieś, wiesz... Tak. Trochę jak, chyba że taka polska fantazja tu czołgami na nas, a my na nas. Nie, ja mam parę pomysłów. Walki tylko w pelerynach. A, rozumiem. Albo, okay. jeszcze mam jeden pomysł. W końcu... Robicie w powietrzu walki. Są te takie teraz jakieś super te odrzuty, takie co się, silniki, co się zakłada na plecy i wy zakładacie na zawodników i oni po prostu latają nad areną. Wszystko jest szybą oddzielone, żeby nie spadali na widzów i walki w powietrzu. A? Piękne, ale nie widzę tutaj MMA. Jest jeden problem. Nie widzę tutaj MMA. Poza tym podoba mi się. Ale Cirque du Soleil by KSW po prostu. Akcent polski dodaje, z kopiami by fruwali. Tak. Ci nasi rycerze tam. Później, nie wiem, czy nasi, czy jacyś inni. Później ludzie stwierdzają, czy to chcą, żeby było to pole walki płonęło, czy też nie, czyli wiesz... Dodatkowa atrakcja.
A co? Coś się włącza? Nie, wszystko jest dobrze. Okay. No to... No, tak mnie poniosła fantazja, no. Element komiczny odhaczony. Dobra, okej. Okay. Program musi się składać z elementem. Tak, ja mam tak trochę mam tak w głowie. Tak? Takie, tak. No mam takie tematy w głowie, które powinienem sobie odznaczyć. To są też oczywiście pytania albo jakieś działy. I jakiś tak zawsze staram się, żeby... No jeżeli temat... Czasami zdarza się coś, no, że już tam ciężko żartować. Ale, okay. Ale w większości przypadków da się. Więc... Jara Sieka jest w EPI, zapytam ja, teraz ja przejdę w pójdę w rolę prowadzącą. Słuchaj, jasne, że tak. Ja w ogóle śledzę waszą federację nie od początku, właściwie od momentu, kiedy przyjechałem na takie wydarzenie w Mariocie, które nie było samą galą, tylko było rozdaniem nagród pod galę i wtedy firma 100% dawała jedną z nagród. Natomiast ja też powiem też jedną taką prawdę, że ja lubię kibicować, jak też kogoś znam. I właśnie w tej walce z Mamedem, ja tak sobie tutaj trochę żartuję, no ale znam Mameda i kibicuję po prostu jemu, bo go znam. I że tak powiem, nie powiedziałbym o sobie, że jestem wielkim znawcą albo super fanem w ogóle walk, natomiast jak coś, to właśnie śledzę te walki ludzi, których znam, czasami z mojego miasta i, no i tak, byłem na zresztą ostatnio... Na przyjedziesz do Gorzowa? Zobaczymy. Nie wiem. Słuchaj, widziałem parę walk Michała. Może tak, a kiedy to jest? W marcu. Też jest czas. Jest czas, no. I po momencie od razu lecisz, no wiesz. Tak. Na ten. Takie jeszcze krótkie pytanie. A macie gdzieś czasami sygnał, albo nie czujecie, że trochę za dużo jest co miesiąc ta gala? Słuchaj, ja mam teraz takie odczucia, ale to nie nawet, że my przegrzewamy jako KSW rynek, dlatego, że wiesz, że też mamy galę poza granicami w tym roku. Będziemy mieli 3 poza granicami. Jedna będzie właśnie ta KSW Epic w ogóle w pay-per-view. Pozostałe zostają bez zmian na Viaplay. Tylko po prostu w ogóle jakby, po pierwsze gal, takich gal sensu stricte, które wiedzą, co to jest MMA, pojawiło się strasznie dużo. Ostatnio mi tam ojciec podesłał gdzieś na Facebooku jakąś taką słuchaj, statystykę, jakiś tam młody ziomeczek zrobił. Ja naprawdę sobie nie zdawałem sprawy, że tyle w ogóle różnych eventów się dzieje o haśle MMA. I mówimy tu o MMA, bo tu chcę poruszyć jeszcze kolejną rzecz. Czyli masz w ogóle jakąś naprawdę lokalnych, dużo, małych, amatorskie, semi-pro, zawodowe, coś tam pomieszane. Chyba to 150 coś. Więc w ogóle jak pomyślisz, to prawie jest w ogóle, wiesz, tam... No co dwa dni gala. Tak. W ogóle jakaś w ogóle masakra, jeżeli chodzi o ilość, więc myślę, że to jest jakby, no ale to jest pewien taki, mam wrażenie, element, wiesz, tego, który świadczy o popularności dyscypliny, że każdy chce tam trochę sobie, wiesz, teraz wyciągnąć z tej dyscypliny ile się da. To jest jedna sprawa, a druga jednak mamy tą taką strefę, gdzie ludziom się wydaje, że robią galę MMA, albo nazywają to galę MMA, a to nie są galę MMA. No dobra, wiesz, słuchaj, z waszego punktu widzenia to wiadomo, no teraz wiesz, ciężko tu kurde konkurować. Nie, mi chodzi, słuchaj... Ale teraz co, tu pijesz do frików, czy tak, do... Tak, do frików, no mówię, że wiesz, że po prostu, bo ja nie mam nic, niech ludzie, wiesz, no my zaczęliśmy freakfighty, tylko my to nazywaliśmy freakfightami, my tego nie nazywaliśmy MMA, my tych ludzi nawet nie nazywaliśmy sportowcami. I po prostu, wiesz, jakby chciałbym tylko o taką, jakby nie wiem jak to nazwać, no, taką po prostu edukacyjną sprawiedliwość, nie wiem, czy coś takiego funkcjonuje, rozumiesz, no. Ja podaję przykład, jak znam Marcina Gortata. Dostałem od niego mnóstwo fajnych prezentów. Mam zajebiste buty, mam kurwa super spodenki, koszulę, Spaldinga piłeczkę. Od dziecka drugim moim sportem, którym się zajmuję, właściwie nawet bardziej niż piłką nożną, jest koszykówka. Ja w ogóle nigdy o sobie nie pomyślałem, że ja mogę nazwać siebie koszykarzem. A tutaj doprowadzamy do takiej sytuacji, że ktoś w ogóle 3 razy był na treningu i on jest kurwa zawodnikiem MMA. Ja mówię, what the fuck? Rozumiesz? I o to mi chodzi. Później ludzie oglądają coś takiego, mówią, to jest MMA, no to mówią, to jest ten cyrk.
Aha. I ludzie mówią, i mnie tylko to wkurza, jakby w tym całym zjawisku. Nie to, że ludzie sobie kombinują, bo mówię, Mariusz Pudzianowski przez wiele lat był freakfighterem. My go tak nazywaliśmy, my mówiliśmy, że to jest zawodnik ze strongmana, który wchodzi w nową dyscyplinę, ale jemu jeszcze jest daleko do MMA. Doszedł do etapu takiego, mówię o przeszłości, że był w czasie, w którym pretendował, walczył no była walka, która miała wyłonić pretendenta do pasa kategorii ciężkiej, czyli i to zajęło jemu, nie wiem, z 10 lat. On powiedział, że 8. Rozmawiałem i powiedział, że poczuł po 8 latach taki przełom u siebie, że mógł siebie nazwać fighterem, zawodnikiem, tak. Że to już coś u niego pękło, że poczuł, że jakby zmienił swoje ciało i wszystko. Słuchaj, no tak, tylko to jest... jeszcze właśnie, wracałem do tego Mariusza, to był taki gość, że to był pewnie ten etap, tak 10, to było 8, ale to było tak, że on wygrywał z Pawłem Nastulą, olimpijczykiem w judo i zawodnikiem zresztą właśnie Federacji Pride, który już w ogóle wszedł dużo wcześniej do MMA. To był taki gość, który, Mariusz Pudzianowski, który nokautował w ogóle, wiesz, Gracie'ego. To był właśnie facet, który jest, no nie uśmiercajmy go, to jest facet, który walczył właśnie z Karolem Bedorfem w tej walce, o której ci mówiłem, wiesz, która miała wyłonić tego pretendenta do pasa, więc naprawdę on przeszedł, ale to no, załóżmy, to 8 lat mu zajęło, żeby gość, który był całe życie w sporcie, miał w ogóle przepotężne w ogóle osiągnięcia jako strongman, 8 lat mu zajęło i on dopiero w mentalu, jemu się, okej, mogę siebie nazwać zawodnikiem MMA. I mnie tylko o to chodzi, że po prostu jest teraz takie, wiesz, łatwo, no ja teraz wezmę gitarę i co, ja jestem muzykiem? No akurat trochę jesteś, bo grałeś na perkusji. No tak, no ale to nawet byłem w szkole muzycznej. No teraz już nie, w szkole muzycznej, więc jakby, wiesz, ale ja w ogóle, no ja w ogóle nawet nie stoję przy haśle muzyk, rozumiesz? A mam pełne, biorąc pod uwagę jakby teraz, jakby wytyczne, że tak powiem, świata współczesnego, to jestem arcymuzykiem, bo byłem 3 lata w szkole muzycznej, na różnych instrumentach coś tam brzdękam, no to jestem w ogóle kozak, no. Ale wiesz co, no dobra, ja trochę znam twój ból, bo tu jest podobna sytuacja na przykład z muzyką i z rapem szczególnie, że teraz każdy youtuber, influencer, tak. Ktoś tam jest raperem, a obok masz ludzi, którzy naprawdę się temu poświęcili, którzy wyrosło to nie z tylko czystej chęci zpieniężenia swojej popularności, tylko jednak z najzwyczajniej w świecie pasji. Oni to przez długi czas trenowali, rozwijali, rozwijali swój warsztat, zarówno no, muzyczny, flowowy, ale również pisarski. I ktoś przychodzi i albo bierze ghostwritera, albo coś tam napisze i nagle okazuje się, że odnosi sukces wielokrotnie wyższy niż ten gościu, który włożył w to całe serce. Ja w sumie rozumiem, że to może w pełni wkurzać. Wiesz, ja nie mam jakiejś takiej potrzeby, żeby komuś coś zabraniać, czy mówić, jak tam nie zrobisz jakiejś edukacji, nie coś tam, to wiesz, to nie masz prawa wykonywać jakiejś tam czynności, tylko po prostu mi chodzi o taką elementarną jakąś, nie wiem jak to nazwać, jakąś przyzwoitość chyba, rozumiesz, że jak gram na gitarze trochę, to nie stawia mnie w tej samej lidze, co nie wiem, no kurwa Jimi Hendrixa, rozumiesz, chociaż Hendrix to jakiś, wiesz, pewnie na szczytach, ale jakiegoś dobrego po prostu muzyka wiesz, który się posługuje tym instrumentem, nie, popracuj trochę, ja ci nie, działaj, walcz, rób, graj i tak dalej, śpiewaj, nie ma problemu, tylko po prostu to, że właśnie ktoś się pozostawia, nie wiem, w jakimś, tak de facto przybiera jakieś atrybuty, powoduje, że on się staje już tą osobą, w ogóle już takie kategoryzowanie to już jest. No dobra, ale to inna historia, wiesz, że po prostu... No nie, słuchaj. Jakby ja jestem okej, niech sobie Freak Fighty funkcjonują, tylko naprawdę chciałbym, żeby oni się nie nazywali i żeby ludzie, którzy to prowadzą, nie nazywali ich zawodnikami, bo ja bardziej, to przez to ja nie walczę o swoje tutaj, że tak powiem, nie wiem, no miano, tak. Tylko ja walczę o tych zawodników, którzy naprawdę są zawodnikami. Przelaj, krew i łzy. A
ale jesteś w stanie docenić poziom wyprodukowania samych wydarzeń, bo jednak no, jeśli chodzi o to, jak gale są zrobione, to ja mam poczucie, że z dużym profesjonalizmem. Niewiele widziałem, ale wiem, że są dobre i bardzo pozytywne opinie na ten temat. Czasami mam wrażenie, że tam już po prostu, że to wygląda jak jedna wielka dyskoteka, to co widziałem, ale naprawdę nie śledzę tego środowiska, serio. W sensie nie dlatego, że mam jakąś niechęć, czy jakiś bunt mój wewnętrzny, tylko po prostu no, jest tyle rzeczy na świecie, jakoś no, nie wciąga mnie to na tyle, żebym, wiesz, żebym tam to, poza tym co muszę, bo nie wiem, bo zawodnik jakiś się odzywa z tamtej strony, albo nasi zawodnicy coś komentują, albo przecież mieliśmy kilka jakichś takich, nazwijmy to szumnie, transferów, że ktoś z naszych chciał gdzieś tam spróbować, ale no raczej opinie są jakie są. Znaczy wiesz co, no słuchaj, ja bym nie był zdziwiony, gdyby trochę jednak ciebie czy Maćka to wkurzało, bo to też oni gdzieś kawałek tego tortu jednak zabierają, a tak jak powiedziałeś, no jest to zbudowane na innym etosie niż ten wasz, więc ja bym zrozumiał, że to może dla kogoś... Nie jest, nie, bo to w ogóle okay. Jest moim zdaniem, wiesz, jakby oni zagospodarowują klientów i klientki, które de facto pewnie z czasem, jak dorosną, będą naszymi klientami. To gdyby możliwe, było tak, żeby myślę, tam zabierali... Ale myślę, że wielu nie będzie. No może nie, może po prostu to jest zwykła beka, wiesz, i o to tu chodzi, zresztą była taka tam chodzi sytuacja. O wiele rzeczy, ale o jedną tą, żeby zobaczyć, jak ktoś po prostu jakoś tam rozpoznawalny, czasami nawet się poniży. No tak, 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 tak. No. To jest ten aspekt, jakby... No, który ciężko mówić, że nie istnieje tam, no, bo nie byłoby konferencji. Ale wiesz, tak tylko dla samego, jakby powiem o faktach, bo to za wiadomo, że jak ja będę mam bronić KSW, czy tam w ogóle mojego biznesu, no to każdy powie, no co Lewandowski może innego powiedzieć. Ale gdybyśmy czuli, że tam, nie wiem, jakiś duży odpływ mamy, nie wiem, fanów, a co za z tym się wiąże, finansów i że przestajemy być zdrową, solidną spółką, niech świadczy fakt o tym, że robimy 13 gal, więc najwięcej w historii. Wychodzimy do nowego rynku, jakim jest Francja. W kwietniu debiutujemy w Paryżu. Podbijamy z naprawdę z dobrymi osiągnięciami Czechy. Gdzieś te rynki, w których już byliśmy, jak Anglia, Irlandia, Chorwacja, też powoli zaczynają wracać gdzieś w rozmowach, więc jakby wiesz, wychodzimy innymi słowy na Europę. Robimy największą ilość walk i gal w Polsce. No, czy to jest przykład słabości? Nie chodzi o to, że teraz ja tu, wiesz, buduję, wiesz, żelaznego byka i na siłę stawiam, wiesz, mówię, tylko raczej to wygląda na to, że mamy się dobrze. I tyle. Chociaż i jeżeli nie czuję tego, wiesz, bo to jest, dla mnie to, jak pamiętam jeszcze za czasów Polsatu, gdzieś tam, jak to zjawisko gdzieś tam freakfightowe zaczęło nabierać tempa, to mi jeden ziomku, zresztą ten, który mnie namawiał na pay-per-view, on powiedział, słuchaj, dla mnie to jest, że oni odbierają mi jako taniec z gwiazdami, odbierają mi, wiesz, zainteresowanie, a nie tobie. Okej. Okay. Wiesz, to, że w ogóle my mówimy o tym w tym kontekście, jest dlatego, że właśnie oni zestawili freakfight i MMA. Bo gdyby to nazywali freakfight ping-pong, freakfight koszykówka, to tamte dyscypliny by ja bym bardzo chciał, żeby wiesz, był freakfight ping-pongowy. Ja nawet o tym myślałem, ja nawet z Maćkiem o tym gadałem. Wiesz co? No akurat tenis stołowy, który się nazywa powszechnie ping-pongiem. Ja wiem, bo wiesz. Natomiast chodzi mi o to, żeby była taka gala, że wychodzi ktoś do tam swojej piosenki, wychodzą laski i wszystko i oni jeszcze to ja bym najchętniej tak zrobił, żeby to było w takim zacięciu lekko komediowym, że oni wcześniej wyjaśnili my się przy stole, nie? Okej. Okay. Wsadzę ci tą piłeczkę, wiesz gdzie. Tak. No, na przykład ta ważenie i oni stają naprzeciwko siebie tak. I ktoś tam, wiesz, tego tak. Się szarpią, albo nie wiem, to, albo on bierze mu piłeczką w łeb. Tak. No, to by było dobre. Musimy się odezwać gdzieś do związku i zaproponować im, że możemy im wyprodukować takie wydarzenie.
No to kurde, weźcie mnie gdzieś pod uwagę, ja bym też chciał gdzieś tam mieć swój. Powiemy, że mamy tutaj producenta wini. Producenta nie, producentem ja nie jestem. Ja mógłbym dostarczyć pomysły ewentualnie i tego typu rzeczy. No, na pewno nie producent, jeśli chodzi o to. Natomiast wiesz co, ciekawe jak się zapatrujesz, o kurde, no i po lusterku. I jedzie dalej. No, a co ma zrobić? Nie wróci teraz. To jego lusterko w sumie. No tak. No nie, nic nie zrobi, no co? No, kupi sobie lusterko nowe i tyle. A jak się zapatrujesz, jak kiedyś dawno z Maćkiem o tym rozmawiałem, gdyby spróbować zrobić Battle League rapową, czyli walkę na słowa, chciałem zauważyć, że w ogóle zawsze się kojarzy to z Ameryką, tam są duże ligi, ale w ogóle jedna z największych lig na świecie to jest rosyjska i w ogóle bardzo mocna liga jest filipińska. I obydwie te de facto na swój sposób sporty stały się prawie że sportami narodowymi. Ktoś mi kiedyś opowiadał, że w Rosji w dzienniku potrafili zapowiadać walkę. Te walki mają milionowe obejrzenia i nie rozumiem rosyjskiego, nie, ale rosyjskiego akurat były tłumaczenia na YouTube. No były na nieprawdopodobnie fascynującym poziomie. To nie było już tam sprawne żarty o mamie czy dziewczynie, tylko to była kozetka u psychologa, okraszona taką dawką poezji i wiedzy o świecie i o przeciwniku, że no tak, wiesz co, ja polecam taką walkę Oksimirona z jakieś trzy literki gościu miał. Mogę ci ją kiedyś podeślać. Zacznij kiedyś, podeślę ci ją po prostu. Po polsku jest tłumaczenie. To, co oni dowożą do siebie, to jest tak pasjonujące. Oni najpierw gościu jeden zaczyna od tego, słuchaj, ty jesteś jak obraz kogoś tam i kogoś. Tak naprawdę wszyscy myślą, że tak i tak, ja tak naprawdę płytki gówniane jak to i to. O poezję się ocierają. Potem jest taki moment, gdzie myślisz, że pierwszy zawodnik absolutnie wygrał, a drugi wychodzi i mówi, słuchaj, wiesz, ty jesteś taki odczytany, bo ty byłeś zwykłą pierdołą wszędzie i po prostu to jedyne, co ci pozostało. Jesteś po prostu zwykłym cieniasem u mnie na podwórku, to tylko byś był poniżany i to wszystko. I dlatego wziąłeś i sobie poczytałeś tych ile książek, tak mówisz, teraz będę taki mądry i trwany, no nie? I kurde, mówisz, o kurde, jak on go w ogóle porozkminiał. A ten nagle wychodzi i mówi, słuchaj, to jest jak walka Dawida z Goliatem. Tak, byłem zawsze taki i właśnie, kurna, wypracowałem taką taktykę, jaką powinienem wypracować. Dlatego tacy jak ty to byli zawsze ci, co płynęli z prądem. Ty się urodziłeś fajny, milutki, wszystkim przytakiwałeś w takim razie. Ja zawsze szedłem pod prąd, dlatego jestem twardzielem, który ci teraz spuści w pierdol. I wiesz, mówisz, kurna, what the fuck, no nie? Dla mnie to jest pasjonujące. Ale jak to jest w ogóle, że oni na przykład bit znają? Czy to jest... Wiesz co, akurat te walki były a cappella. No, okej, czyli nie było, dobra, ale było jakieś tempo, coś było, jak to wygląda, że na przykład wiesz z kim będziesz, nie będziesz, na kilku będziesz poszedł? Tak. Na kogo wiesz, czyli możesz sobie przygotować, czy oni na przykład rzucają hasło pomidor w lesie. Nie, właśnie to jest... Pomidorze w lesie. Nie, to jest właśnie, moim zdaniem, to jest jednak starsze podejście i jest to tak zwany freestyle, na który się mówi często po prostu na rzeczy nieimprowizowane, tylko no, w danym momencie wymyślane. Oni są przygotowani jak do walki bokserskiej, MMA, czy jakiejkolwiek innej. Natomiast z drugiej strony każdy z tych gości na takim hard levelu to są genialni freestyle'owcy. To są goście, którzy potrafią, wiesz, jakbym chciał tutaj freestyle'ować, rapować, to by ci godzinę rapował bez zająknięcia, bo oprócz tego, że oni są przygotowani na pewne ciosy, to muszą też być przygotowani na to, że padnie cios, którego się nie spodziewali i muszą szybko wymyślić odpowiedź i dobrą kontrę. Także ale można sobie też przygotować takie pewne
No tak. Ogólne jakby, no, nie? Tak. Wiadomo, że kogoś tam porównanie do czegoś będzie śmieszne, że rozumiesz, przywołanie jakiegoś przykładu może być też, wiesz, trafne, bo do każdego człowieka możesz powiedzieć, wiesz, coś tam, albo mieć dwie wersje. Wiesz, ja rozumiem ten taki właśnie, wiesz, taką improwizację właściwie, no bo to jest właśnie, dlatego myślałem, że to jest... Nie, oni są przygotowani. Powiedzmy beat i dostajesz jakiś temat i musisz jechać, wkomponować w ten tematyk gościa, którego masz rozpracować, nie? Nie, to jest wbrew pozorom moim zdaniem już stare podejście. Okay. I na swój sposób oczywiście ta improwizacja na bieżąco to jest trudna rzecz, ale jak ktoś to ćwiczy, to już nie taka trudna. Natomiast tu chodzi o co innego. Tu jest nawet odwrotna sytuacja, że czasami ktoś mówi na przykład, kurna, dał ciała, on nie przygotował się do walki, freestyle'ował cały czas, co to ma być? On ma być przygotowany, oni studiują siebie przez 3 miesiące, wyszukują brudy dla siebie i tak dalej, i przychodzą i totalnie walczą. W którymś momencie to jest taka sytuacja, że można wyjść z większymi ranami niż z walki na pięści, bo ktoś potrafi tak drugą stronę obnażyć, że ktoś... No, są kariery, które się skończyły, raperskie na przykład, po takich walkach. Znana walka Disastera z Cannibusem. Cannibus to był znany raper i po prostu o nim tak opowiedział Disaster, że w sieci są napisy o dzień urodzenia Cannibusa i dzień tej walki jest rest in peace. I taki kurde wers, który przywalił w ogóle ten Disaster do niego, to mówi: słuchaj, jak byłem młody, to kochałem twój rap. Wiesz, jak ja się dzisiaj czuję, jakbym usypiał własnego psa. Kurna, fucking shit. Jak ja to usłyszałem, to miałem ciarki, no nie? I kurna, to jest na takim levelu. Genialna walka Oksymirona z tym Disasterem. Ruska z Amerykaninem. Tu, gdzie Amerykanin myślał, że on ma dużo większy poziom. Moim zdaniem, z całym szacunkiem do Disastera, którego znam, pozdrawiam, obydwóch miałem szczęście poznać, ale Oksymiron wygrał. Tak go wpierdolił po prostu w jego pułapki myślowe, w jego zagrania, które przeanalizował, o tym, jak na przykład ten Disaster jest z pochodzenia Arabem, jest Kalifornijczykiem, ale ma arabskie korzenie. I on nagle tam, on zawsze, że tutaj przypierdolę ci bombą czy coś, on mówi: słuchaj, stary, ty zawsze wychodzisz z tym prymitywnym gównem do wszystkich. Ty właściwie stawiasz swoją nację zawsze w tych stereotypach, które ona ma. Co jest z tobą? Przecież, kurna, są genialni irańscy poeci. Ja znam poezję, kurwa, tego i tego. Ja studiowałem, kurna, książki takie i takie. I on mu z jego kultury nagle odpowiada, ten mówi: a ty masz do powiedzenia, że nam bombę tu wysadzisz? Co ty, głupek jesteś jakiś? No to ładnie go rozpykał. No, no i to jest właśnie ten poziom, nie? Uważam, no, poproszę, że to jest... proszę, podeślij to, ja mam tu zaległości na drogę. A w Polsce jest ktoś? Słuchaj, no, w Polsce są... To się też nie nazywa freestyle. No nie, freestyle'owcy są w Polsce bardzo dobrzy. Ja lubię bardzo walki Koro na przykład. Filipek też świetnie walczy, ale jednak więcej jest tych, prawie głównie są te formuły takie, o których mówiliśmy wcześniej, właśnie te freestyle'owe, a ja uważam, że powinien być ten battle rap i że żeby to miało sukces, to trzeba by było to wyprodukować na poziomie właśnie... W prawo? Nie, prosto. Prosto. To już będzie... Na poziomie takiej gali profesjonalnej, gdzie trzeba by było zainwestować te milion czy ileś złotych, żeby też zrobić, bo też się często mówiło przy was, nie wiem na ile to prawda, że mówią, że Pudzian dużo przyciągnął ludzi do tego. Potwierdzam, prawda. No właśnie. I wiesz, zrobić coś takiego, no oczywiście jeden z najbardziej znanych konfliktów, no to po prostu Peja i Tede, no nie? Którzy obydwoje deklarują, że oni już nic by nie chcieli mieć ze sobą wspólnego w sensie jakiejś walki, ale no taki dobry konflikt znany, gdzie byłby wyjaśniony właśnie, bo cholerę zawsze tych raperów pytają, czy się będą bili. Że nie są od bicia się, oni są od rapowania, nie? Rapują. No ja bym strasznie chciał obejrzeć
walkę PEI i TEDego, gdzie dostali za to kupę szmalu i gdzie każdy z nich miał na przykład 3 miesiące albo, nie wiem, 4, tak jak zawodnik, do przygotowania się, gdzie właśnie cały czas ćwiczą. Najpierw musieliby to wszystko sobie wymyślić, napisać, potem wkuć to na beton, bo to przecież to jest, wiesz, jak nauczenie się, nie wiem, 20 czy 30 piosenek. Oni potrafią rapować bez przerwy 15 minut i wchodzi następny i rapuje 15 minut. Do tego umiejętności freestyle'owe. To jest w mojej opinii cholerny sport. No. Kurde, tak się odpaliłem trochę. Fajnie, fajnie. Ale musisz podesłać, koniecznie sobie tutaj zrobię. No. Ja... jednego i drugiego znam, może i się namówi jakoś. No. Ale nie, ale tak sobie pomyślałem, taką bitwę zrobić teraz przed Adamek i mamy. No teraz jest, to jest niemożliwe, teraz jest za krótko. To jest... Co, to taki zdolni wychodzą, mikrofon, powie, światła. A nie, ale nie trenowali nigdy tego. Ale nie mówię nawet ci w ogóle coś, nowej generacji. Ale to są freestyle'owcy. Moim zdaniem przygotowanie się na taką walkę to jest ktoś, kto powinien się w tym specjalizować. Okay. Tak jak ten Rosjanin Oksymiron, to on jest w ogóle topowym raperem i to się prawie nigdy nie zdarza, bo topowi raperzy nie chcą brać w tym udziału, bo im można karierę skancelować, więc oni nie chcą takiego mieć sytuacji. A ten skurczybyk jest taki zawzięty, że on pieprze to. On w ogóle nie bierze pieniędzy za to, bo on się śmieje, mówi, ja zarabiam tyle na tym rapie, że co wy mi tam będziecie płacić. I on jeździ na takie walki, no i jest w tym świetny. I on, jak miał z Disasterem, to bez kitu miał taką chyba sytuację, że miał 2 czy 3 tygodnie i się przygotował tak krótko. No ale on się w tym specjalizuje od już lat. No ale to ty mówisz, wiesz, o jakimś takim supermistrzowskim poziomie. No tak, ja mówię po prostu, ale jak nie będzie supermistrzowski poziom, to nie porwie ludzi. No ale wiesz, to porwało ciebie dopiero... nie porwie, a na przykład... Nie. Musi być to pierwsze rozdanie, musi być z wysokiego C jak cholera. Dla mnie osobiście to na przykład totalnym mistrzostwem by było, gdyby na przykład Mata wziął w tym udział. O, Mata, spoko, no. Gdzie by może chciał pokazać coś takiego. No wiadomo, że jestem topowym raperem i coś, ale wiecie co? Ja schodzę z Olimpu na ziemię i teraz wam pokażę jeszcze coś, czego mnie nie widzieliście, jak poskładam chłopa po prostu, nie wiem, w co się wskłada, w chusteczkę czy co tam. Zainspirowałeś mnie tutaj. A? No? Już wygadaliśmy prawie, patrz. Całą baterię. Wiesz co, nie miałem do pełna naładowane, dlatego, że byliśmy że mieliśmy później się spotkać i doładowywałem jeszcze kawałeczek. Wiesz co, ja jeszcze jedną rzecz taką się chciałem spytać ciebie. Jak twoja duchowość, bo ja z Maćkiem o tym nieraz lubiłem rozmawiać. Ty jesteś wierzący, niewierzący, masz jakiś w ogóle, nie wiem, pomysł. Ja lubię z ludźmi w ogóle o tym rozmawiać. Co po tym życiu, po co jesteśmy, czy to się może powtórzyć? Jakiś masz na ten temat myśl? Oczywiście, człowiek, słuchaj, im dłużej żyje, tym dłużej się zastanawia, wiesz, nad tymi, wiesz, przerobiło też przeróżne warianty duchowości, że tak powiem. Ja miałem tak trochę histograficznie, jak się mówi, historycznie przelecę, wiesz, miałem bardzo poważny tam taki aspekt, wiesz, wiary tej, w której zostaliśmy wychowani, byłem mocno wierzącym, wiesz, chrześcijaninem. No ale tak to trwało do ceum jakoś coś może wcześniej. Więc był tam taki... Bierzmowanie. Tak, po. Po trochę, no więc no. Ceum to jest trochę później. No, tak, więc po później. Za moich czasów to już bierzmowanie, jak miałeś 18 lat, nie mogłeś tam... Tak? Tak. Aha, tak. Nie, u mnie było, jak ja chyba podstawówkę kończyłem. Tak? No to wydaje później się, właśnie że... to zmienili. Ale tak. Zaraz, my jesteśmy w ogóle rówieśnikami. Tak? 7-5 ty jesteś. Tak jest. No. Tylko jesteś starszy. Lepiej miałeś, bo jesteś z kwietnia. Kwietnia. No ty? A ja z tego, z września. Września. A ci z końca roku mają gorzej zawsze. No tak. Zawsze jest to dziwna historia. Czy mają trzymać i przetrzymać do tego stycznia, czy wiesz, czy mają być... No, bo to jest miesiąc, dwa i już masz rok. No więc jakby wracając do tej historii, więc jakoś, nie wiem, obecna panująca nam miłościwie wiara w tym kraju nie pociągnęła mnie i to nie było takie, wiesz, że ja oczekiwałem jakichś cudów z nieba i
nie wiem, jakichś, wiesz, nie wiadomo, jakichś znaków, sygnałów. No gdzieś po prostu nie uznałem, że ta formuła nie jest dla mnie. No i tam się przetaczało naprawdę przeróżne, jakby cały czas ten jednak aspekt taki, wiesz, nie wiem, duchowości, czy po prostu poszukiwania, wiesz, czegoś, co jest ponad nami, co jest wyżej, co jest większe, towarzyszy mi całe życie. A może, teraz a czemu zawsze ta koncepcja ponad nami? A może my jesteśmy częścią tego? Może jesteśmy właśnie częścią, no ale to też jest jakiś rodzaj, wiesz, poszukiwania, nie? Jakby tego, że czujesz, że coś tam jest, że czujesz, że coś w ogóle ciebie prowadzi, coś w ogóle, że masz ochotę w ogóle o tym myśleć, się tym zastanawiać, nie wiem, medytować nad tym i tak dalej. Przepraszam bardzo, tylko jedziemy, pokazuj mi, gdzie jedziemy. Jak będziemy gdzieś tego, to żebyśmy już, myślę, że jesteśmy no to przy na końcu. To... Dobra, no to gdzieś tutaj jakoś tak położę, żebyś widział, bo to tam minęliśmy. Czy... Dobra. No i teraz tak, wiesz, będziemy gdzieś tu w lewo. Najbliżej ci powiem, obecnie jest mi właściwie system filozoficzny, bo to nie chciałbym nazywać religią, jest buddyzm. Okay. Jest to takie podejście, wiesz, które w moim odczuciu daje tobie pewną sprawczość, że nie jesteś uzależniony w 100% od jakichś nakazów i przekazów, wiesz, które zarządzają twoim losem, że całe życie możesz sobie skonstruować wedle swojego jakiegoś scenariusza. Oczywiście, biorąc pod uwagę wiele ograniczeń jako człowiek, wiesz, żyjący i po prostu jako homo sapiens masz. Ja nawet bardzo często tak celowo podkreślam, wiesz, to, że my jesteśmy, no po prostu wywodzimy się gdzieś z małp. No tak. I wiesz, i ta zwierzęcość w nas to jest coś, co trzeba po prostu zaakceptować i nie można się tego wstydzić, nie można się tego, nie wiem, wypierać, to co niestety, nie wiesz, wiele jakichś tam nurtów filozoficznych czy też religijnych potrafi, wiesz, gdzieś tam, nie, nastawiać w jakimś takim strasznie uprzywilejowanym miejscu. Wywodzimy się z królestwa zwierząt i to moim zdaniem to mnie tylko buduje, a nie w żaden sposób nie deprecjonuje. Więc wierzę w coś, co na pewno nie chciałbym jakoś tu określać, jakieś łaty przypisywać temu, czy też, wiesz, to nazywać jakoś konkretnie, nie utożsamiać się z jakąś religią konkretną, ale wierzę, że po prostu jest coś znacznie mocniejsze, silniejsze niż my i myślę, że też do końca życia będąc, mając jakiś taki pierwiastek, żeby poszukiwać i próbować to odnaleźć, ale wiem, że nigdy, jakby wiesz, do końca swojego życia nie odnajdę, czyli że wierzę, że coś jest po prostu ponad nami, coś, co jest, wiesz, nie przyszliśmy tutaj kompletnie bez celu, tak. Okay. Tylko, że myślę, że to jest właśnie jest pewien sufit, którego nie widzimy i oczywiście są różne, wiesz, historie, że równie dobrze, wiesz, no tak jak mrówki nie wiedzą, że na nie patrzymy, nie? Był jakiś taki przykład. Tego nie wiesz. Tego nie wiesz. No tak, może nie wiedzą. Ty, pana, to małpę wielką. Przyszło. Ale czapkę, na mnie nas nie ale depcze. Czapkę ma fajną. Na mnie nas nie depcze. Kiedyś to by nas jadła, a teraz tylko w ogóle przejdzie i popodziwia. Tak. Myśli, że nas analizuje, to my jego analizujemy. Tak, tak. Dokładnie. Wiesz co, ale a jak na przykład zapatrujesz się na ten koncept, bo u nas jest taki bardzo mocny koncept tego oceniania, że po śmierci coś dobrze, że tamto, że siamto, a mi na przykład ostatnio jest bliżej do takiej myśli, że skoro było jakieś źródło, podoba mi się nazwa na Boga źródło, to że jeżeli to źródło wystrzeliło i się rozprysło na wszechświat, wymiary różne, to my jesteśmy jedną z takich macek tego źródła i że może w ogóle nie chodzi o żadną ocenę, ani nic takiego, tylko chodzi o doświadczenie i że to źródło poprzez takie macki, którymi my jesteśmy, doświadcza i że potem wracając do tego źródła, po prostu wracamy z informacją, no już informację może, że tak powiem, wysyłamy na bieżąco, ale co myślisz o tym? Słuchaj, no znam tą koncepcję, jakby no, tak na początku myślałem, że ona tak jakoś, nie chcę powiedzieć, że mnie jakoś super zachwyciła, ale że tak przemówiła do mnie, może to jest dobre słowo, w sumie prosto, że przemówiła do mnie, ale później tak myślę, kurczę, naprawdę przez tyle tysięcy w ogóle lat, żeby doświadczać życia, to źródło potrzebuje tyle tysięcy milionów czy miliardów ludzi,
Nie ludzi, wszystkiego. No wszystkiego. Bo no nie tak, chodzi o ludzi i nie chodzi o cały wszechświat, a oprócz tego o inne wymiary. Chcę doświadczyć wszystkiego na wszystkie możliwe sposoby, jakie są. No, tylko jak jesteś źródłem, jesteś twórcą, to właśnie się zastanawiam, po co komuś, wiesz, doświadczać. Po to właśnie, żeby nadać sens swojemu w ogóle całemu bytowi. Bo jakby było tylko i nic by nie stanowiło i niczego nie doświadczało, to jaki byłby sens tego źródła? No myślę, że to by było dziwne, że wiesz, że nie wiem, tworzysz coś i potrzebujesz na potwierdzenie swojego stworzenia i jeszcze coś tam robić, żeby utwierdzić się, jakby nie wiem, to źródło było mało pewne siebie albo potrzebowało tego potwierdzenia. Myślę, że to jest nasza właśnie taka kategoria ludzka, wiesz, że po prostu my potrzebujemy wyjaśnienia takiego i wiesz, mamy, no umówmy się, mnie na przykład fascynuje i teraz może jest też taki trend, trochę wiesz, jak kwestionują wszystkie dokonania fizyki, albo właśnie te ilości wymiarów, które nagle okazują się, że są rzeczywiste. I nagle ty mówisz, no dobrze, no ja to koncepcyjnie jestem w stanie intelektualnie sobie stwierdzić, czy tam wytłumaczyć, okej, rozumiem, że tak jest, ale tak de facto tego nie wiesz, jak to jest, bo nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, że wszechświat jest nieskończony. Albo jakąś niewyobrażalną ilość jakichś odległości, które nas dzielą, wiesz, od nie wiem, najbliższych galaktyk. Rozumiesz, że po prostu to wszystko jest tak niesamowicie interesujące, ale też jakby inaczej, zdaję sobie sprawę z pewnych swoich ograniczeń, wiesz, że i wszyscy jako ludzie mamy te ograniczenia i świetnie, że próbujemy je, że tak powiem, przemóc, pójść krok dalej, nie? I gdzieś tą granicę właśnie tego nierozumienia przekraczać i iść, wiesz, o ten jeden krok dalej. No przecież pomyśl, jak się zmieniła, zmieniła się, jeszcze dalej, jak się zmieniła w ogóle... No właśnie, moralność nawet nasza. Tak, ale właśnie fizyka, nie? Mhm. Ile się w ogóle rzeczy, co się, że nawet ta budowa teraz podobno atomu już tak nie wygląda, że już jest, wiesz, kompletnie... No, cały czas są rewolucje. Tak, więc... Nie wiem, czy... Znaczy inaczej. To jest taki koncept, który, wiesz, zakłada już trochę failer na początku, w momencie już podejmowania, bo wydaje mi się, że mamy tak bardzo ograniczone postrzeganie rzeczywistości, bo jesteśmy zaprogramowani na pewne rozumienie, że to jest czarne, białe, daleko, blisko, ciężkie, lekkie i tak dalej. 4 wymiary, 20 wymiarów. Rozumiesz, że są tak... ale to niepojęte, abstrakcyjne rzeczy, że tylko, wiesz, właśnie, nie wiem, pewni matematycy są w stanie, że im to wychodzi z liczb, ale tak, próbuj to zrozumieć, tak naprawdę zrozumieć i sobie jakby to wyobrazić. No jest to niemożliwe, więc... Nie wiem, chyba musimy jakichś nowych substancji się nałykać, żeby po prostu nam, wiesz, się kolejne zwoje, które mamy zablokowane, otworzyły i wtedy stwierdzimy, kurna, Maciek, coś that was easy, nie? Więc i to są te historie, które może powodują, że wiesz, że ci się percepcja po prostu rozszerza i zaczynasz się różnymi, nie wiem. Najbardziej mi się podobał taki tekst, który powiedział do mnie Piotr Matejuk, z którym rozmawiałem, który zajmuje się terapią na psychodelikach, powiedział, ale to chyba nie były jego słowa, tylko jego kolegi, ateizm po ayahuasce jest niemożliwy do obronienia. Nice. Zawsze na drugi odcinek. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Super. Proszę Państwa, to był mój specjalny gość, Marcin Lewandowski. Dzięki. W rozmowie o właściwie już teraz, nie wiem, jakieś 40 tematów przerobił, ale bardzo miła, fajna rozmowa. Czas zleciał strasznie szybko, to mogę powiedzieć w ogóle w jakimś stopniu. To znaczy, że było pasjonujące i wciągające. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Ty jesz ryby? Co? Ryby jesz? No jem. Mam paprykarz, żeby nie go dla Ciebie. O kurno, co Ty gadasz, zajebiście. Tak. Dzisiaj będzie na kolację robione. Tylko dobry chlebek musisz mieć do tego. Jest. No. Dobra. Dzięki.